Czy wierzycie w duchy, zjawiska paranormalne, kontakty ze zmarłymi, UFO, kręgi w zbożu? Nie? No to zdaje się, że ten film jest dla was. Prawdziwe duchy zwykle hałasują. Ten też. Rozkołysał dzwon. Hałas był taki, że obudziłby... Sama wiesz. Według ateizmu człowiek pierwotny, czyli daleko głupszy niż dzisiejszy racjonalista, wyobrażał sobie, że wszystkie otaczające go rzeczy, takie jak zwierzęta, rośliny, skały i rzeki, są uduchowione, obdarzone duszą, która istnieje poza materią i jest całkowicie niedostępna dla naszych zmysłów. Kieruje ona jednak całym zachowaniem owych rzeczy. Według tej jakże prymitywnej koncepcji istniał niematerialny świat duchów. Nawet dziś ludzie o niewielkiej wiedzy filozoficznej bez problemu dostrzegą, że animizm był wynikiem niewiedzy. Ludzie pierwotni, nie znając praw przyrody i nie potrafiąc wytłumaczyć jej skomplikowanych zjawisk, często niebezpiecznych dla nich samych, uciekali się do wyjaśnienia ich za pomocą duchów, z których jedne były dobre, a inne złe. Do najbardziej niepojętych i zarazem najgroźniejszych zjawisk należały zapewne zjawiska idące z góry. Pioruny, burze czy śnieg. Zgodnie z tymi wydarzeniami najpotężniejsze z duchów zaczęto umiejscawiać w niebie. W ten oto sposób powstały wyobrażenia o bóstwach, od których zależą losy ludzkości. Stopniowo wyzbywano się prymitywnych założeń o uduchowionych kamieniach, drzewach czy rzekach, a niezliczoną ilość dusz zastąpiono niewielką liczbą bóstw. Liczba ta w późniejszych religiach została zredukowana do jedności. Dla racjonalizmu umysł ludzki jest najwyższym autorytetem w określaniu tego, co jest prawdą, a co nią nie jest. Rozum, a nie zewnętrzne objawienie jak święte księgi, starożytni astronauci czy jasnowidze, definiuje rzeczywistość. Istnieje tylko materia. Wszelkie zjawiska określane mianem paranormalnych są tylko wytworem bujnej czy chorej wyobraźni. Osobiście mam problem z bezgraniczną wiarą w ludzki rozum. Ludzie się mylą, ich umysł jest niesłychanie subiektywny, skupiony wyłącznie na sobie, a oprócz tego ograniczony w czasie i przestrzeni. Słabizna, mały komputerek, wąskie horyzonty. Wybaczcie, ale wolę moją Biblię. Drodzy racjonaliści, żeby nie było niedomówień, lubię was i czuję do was sympatię. Bawi mnie wasza arogancja. Muszę jednak zauważyć, że wasz racjonalizm oparty na rozumie i pogańskiej filozofii jest w istocie czysto katolicko-jezuicką koncepcją ratio studiorum.
jest systemem myślenia wdrożonym w szkołach i na uniwersytetach, założonych i gorliwie doglądanych przez jezuitów najpierw w Europie, a później w Nowym Świecie. Ingolstadt, Douai, Reims, Fordham, Georgetown. Kościół rzymskokatolicki uwielbia ateistów z bardzo prostej przyczyny. Jedyny ruch, jaki wstrząsnął molochem kościoła rzymskiego, to protestancka reformacja XVI wieku. Była ona oparta na zasadzie sola scriptura, Biblia i tylko Biblia jako źródło prawdy. Odpowiedzią katolicyzmu była kontrreformacja z jej filozofią opartą właśnie na ratio studiorum. Rozum i tylko rozum określa to, co jest rzeczywiste i prawdziwe. Ludzie, którzy odrzucają Pismo Święte, podobni są do wojska, które atakuje kopce siana zamiast rzeczywistego wroga. Są kompletnie niegroźni. Co do animizmu, czyli wiary w świat duchów, jako człowiek nie do końca oświecony, który dodatkowo odebrał wątpliwą edukację, pragnę zauważyć, że istnieją na świecie rzeczy, które są, ale ich nie widać niestety. Powietrze i gazy, grawitacja, cząstki elementarne albo takie neutrina. Te cząstki mają zdolność przechodzenia przez materialne obiekty, jak duchy. Powstają wewnątrz Słońca, przemierzają przestrzeń z prędkością bliską prędkości światła. Tryliony słonecznych neutrin przenikają każdej sekundy nasze ciała, z czego nie zdajemy sobie nawet sprawy. Cząstki, których istnienie teoretycznie przewidział szwajcarski fizyk Wolfgang Pauli, doświadczalnie potwierdzono dopiero 20 lat później, dzięki pracy panów Reynesa i Kołana. Wiemy o tych rzeczach, że są, bo rozpoznajemy je po przejawach, skutkach ich działań, jednak ich nie widzimy. Chociaż z trudnością odróżniam Ludwika Feuerbacha od Jana Sebastiana Bacha, mam ochotę przyjrzeć się pewnym faktom. Zbadajmy, czy możliwe jest, że istnieje niewidzialny dla ludzkiego oka świat duchów. Od taki nasz mały proces poszlakowy. Każde rzekome pojawienie się ducha można wyjaśnić w sposób naukowy. Legendzie przeciwstawiamy logikę, ludowym wierzeniom fakty. W latach 60. XX wieku towarzysze radzieccy mieli konkretny problem. Prosta rosyjska kobiecina, Nina Kułagina, posiadała niecodzienne zdolności. Nie było to jednak granie 6. symfonii Modesta Musorgskiego na wilczej szczęce. W jej obecności przedmioty przesuwały się, fruwały. Według dzieł wielkiego ojca rewolucji bolszewickiej, Włodzimierza Ilicza Lenina, w świecie materialnym nie ma miejsca na prostackie zabobony. Jeśli coś fruwa, to musi mieć to rozumowe wyjaśnienie. Zdolności Kułaginy przypisano więc naturalnym siłom ludzkiej psychiki. Ups. Niestety nie zadano sobie trudu, aby wyjaśnić, czemu towarzysz Stalin albo późniejsi sekretarze nie posiadali takich talentów. Inny fenomen, Holender Arnold Gerrit Henskes, który przybrał pseudonim Mirin Dayo, podkreślał, że jego misją jest przekonanie ludzi do istnienia świata niematerialnego, świata duchów. Głosił również, że człowiek może osiągnąć tak zwane źródło, czyli stać się istotą boską. Ku zdumieniu lekarzy, Henskes, ten imperator piercingu, wychodził cało z najbardziej hardkorowego kłucia. Jego ciało było niewrażliwe na ból, przebijane w dowolnym miejscu nie wykazywało żadnych oznak krwawienia, a rany momentalnie ulegały zabliźnieniu. Pokazy jego umiejętności były przeprowadzane publicznie w biały dzień pod opieką sztabu lekarzy. Holender twierdził, że to Bóg chroni go przed śmiercią. Pytanie tylko, który Bóg? Współczesny magik David Blaine posiada podobne zdolności. Można go przekuwać jak ciasto bez żadnej szkody dla jego organizmu. That's the worst thing I've ever seen in my life. What are you doing? You see how really believable. I'm not good with this. That's crazy. You see that? How are you? Wait, what do you mean how are you doing it? You've stuck a needle through your arm. It looks pretty real, right?
Legendarny spirytysta, Brytyjczyk Aleister Crowley, najbardziej wpływowy okultysta XX wieku, mistrz duchowy polityków, pisarzy, gwiazd popu, rockmanów. Crowley słowem magic określał działania ludzi niewtajemniczonych w prawdziwą wiedzę tajemną, zabawy ignorantów. Wyciąganie królika z kapelusza, jajka za kołnierza, znikającą butelkę, ubaw po pachy, standard. Jednak prawdziwą magię, którą zawsze zapisywał jako magic z CK na końcu, CK, rezerwował wyłącznie dla hermetycznej sztuki dostępnej jedynie dla adeptów okultyzmu. To, co nazywamy magią, jest tak naprawdę zdolnością odkrywania i wykorzystywania nieznanych dotąd sił tkwiących w naturze. Wiemy, że one istnieją i nie wolno nam wątpić w psychiczne czy fizyczne mechanizmy umożliwiające nam relacje z tymi siłami. Prawa magii są prawami natury. Mag zwraca się z bezpośrednią prośbą do wzywanej istoty. Jednak tajemnica powodzenia tej inwokacji jak dotąd nie została ujawniona, choć jest to niezwykle proste. Cały sekret zawiera się w tych czterech słowach. Zatrać się w modlitwie. Umysł musi zostać tak uwznioślony, by kompletnie zatracić świadomość siebie. Mag musi być prowadzony naprzód niczym ślepiec przez siłę, która zarówno w nim, jak i z niego płynąc, nie jest tożsama z tą, którą posiada w czasie normalnego stanu świadomości. Jak poeta, kochanek, artysta zatraca się w szale twórczym, tak samo musi stać się z magiem. David Copperfield, jeden z najbardziej znanych współczesnych magików, pomimo swoich opowieści o tym, jakoby magia była jedynie zabawą, w rzeczywistości jest wielkim promotorem okultyzmu, prawdziwej magii z CK na końcu. Od razu muszę powiedzieć, że z okultystami jest trochę tak jak z chłopakami z siłowni. Zapytani, w jaki sposób doszli do swojej muskulatury, opowiadają uroczą bajeczkę o diecie i witaminkach. W rzeczywistości chłopak, którego biceps po pół roku ćwiczeń wygląda jak tłumik od Volvo, aplikuje sobie coś więcej niż tylko ryż z indykiem. Copperfield stworzył w Las Vegas ogromne muzeum magii, zawierające ponad 150 tysięcy eksponatów. W każdym jego pokazie pojawiają się rekwizyty, które Copperfield zdobywał z domów, w których wydarzyło się jakieś nieszczęście lub które były uważane za nawiedzone. And a special thanks to the members of the Roosevelt family who are here, and the one who is not, Eleanor, who made sure that the four freedoms were included in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights in 1948. I know that because, as all of you famously learned when I served as president, my wife, now the Secretary of State, was known to commune with Eleanor on a regular basis. And so she called me last night on her way home from Peru to remind me to say that, that Eleanor had talked to her and reminded her that I should say that. W okolicach Aleppo, dzisiejsza Syria, odnaleziono stelę, która opowiada o walkach Zakira, aramejskiego władcy Hamad, z potężną koalicją, na której czele stał Ben-Hadad z Damaszku. Cenny zabytek opisuje oblężenie Hazrek, czyli biblijnego miasta Hadrach. Ja jestem Zakir, król Hamad i Luas. Jestem skromnym człowiekiem, ale Baal Shamin wezwał mnie i zniewolił. Sprawił, że panuję nad Hazrek. Uniosłem dłonie do Baal Shamina i Baal Shamin usłyszał mnie. I przez usta wróżbitów rzekł do mnie: nie lękaj się, to ja sprawiłem, że jesteś królem i to ja będę z tobą. Ja będę tym, który cię uwolni od tych wszystkich królów, jacy cię oblegli. Zakir otrzymuje więc objawienie od swoich proroków. Przesłanie, które słyszy, jest dobre i napawające otuchą.
Takie same dobre proroctwa otrzymywała także większość popularnych w dawnym Izraelu hebrajskich proroków. By dodać sobie powagi, wypowiadali swe objawienia z formułką: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Jednak Biblia określa tych ludzi mianem fałszywych proroków. Jak to możliwe? Posłuchajmy uważnie historii, która wydarzyła się około roku 840 przed Chrystusem. Rzuci ona mocne światło na całą naszą dalszą opowieść. Mamy tu dwóch królów planujących wyprawę wojenną przeciwko Aramowi, czyli dokładnie królestwu, z którym walczył wspomniany Zakir, król Hamatu. Królowie ci to Jehoszafat z Judy i Achab, król Izraela. Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. Po kilku latach wstąpił do Achaba do Samarii i wtedy Achab namówił go do wyprawy przeciwko Ramot Gileackiemu. Achab, król izraelski, rzekł do Jehoszafata, króla judzkiego: czy ruszysz ze mną pod Ramot Gileackie? Wówczas Jehoszafat rzekł do króla izraelskiego: wpierw jednak zapytaj o wyrocznie Pana. Król izraelski zgromadził proroków w liczbie 400 mężów i zapytał ich: czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: wyrusz, Achabu, wybierz króla! Lecz Jehoszafat zapytał: czy nie ma tutaj jeszcze proroka Pana, abyśmy i jego zapytali? Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli. Rzekł więc Jehoszafat: niech król tak nie mówi. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł: sprowadź tu szybko Micheasza, syna Imli. Król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach, przyodziani w szaty uroczyste na placu, naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Sedekiasz, syn Kenany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił: tak mówi Pan, nimi będziesz budł Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc: a gdy Micheasz przyszedł do króla, rzekł król do niego: Micheaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileackiemu na wojnę, czy mamy tego zaniechać? A on odpowiedział: wyruszcie, a poszczęści się wam i zostaną wydani w wasze ręce. Wtedy król rzekł do niego: ileż razy mam cię zaklinać, abyś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana? Wtedy rzekł: widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: ci nie mają Pana, niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, a tylko złe? On zaś rzekł: słuchajcie przeto słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy Nim, po Jego prawicy i po Jego lewicy. A Pan rzekł: kto zwiedzie Achaba, króla izraelskiego, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim? I jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł: ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego: w jaki sposób? A on odpowiedział: wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł: tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz. Idź więc i uczyń tak. Otóż teraz Pan włożył ducha kłamliwego do ust tych twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Wtedy przystąpił Sedekiasz, syn Kenany, i uderzył Micheasza w policzek, mówiąc: jakimże to sposobem odszedł duch Pański ode mnie, aby rozmawiać z tobą? Achab, siódmy król północnego państwa Izraela, został śmiertelnie ranny podczas bitwy o Ramot Gileackie. Przewieziono go do Samarii i tam konał, a psy lizały jego krew, dokładnie tak jak to przepowiedział mu Eliasz Tiszbita, prorok Jahwe. I umarł król Achab w roku 852 przed Chrystusem. Własny rozum plus fałszywe objawienia to zdradliwa mieszanka. Jezus Chrystus, będąc w Jerozolimie, powiedział do uczonych w piśmie, czyli ówczesnych duchownych, znaczy się kleru: ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.
On był mordercą od początku i nie wytrwał w prawdzie, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Tak więc upadły anioł, szatan i jego aniołowie są źródłem kłamstwa, ale kłamstwo w ich mistrzowskim wydaniu jest tak pomieszane z prawdą, że istnieje tylko jeden sposób, aby je zweryfikować. A gdy będą wam mówić, radźcie się czarowników i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą. Powiedzcie, czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Do prawa i do świadectwa, jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości. Do prawa, czyli do biblijnych 10 przykazań oraz do świadectwa, czyli do pism proroków składających się na treść Biblii. Chrystus przez całą swoją służbę używał tej metody do ukazywania prawdy. Było tak w czasie kuszenia na pustyni, gdzie konsekwentnie odpowiadał szatanowi słowami jest napisane, cytując teksty Starego Testamentu. Było tak w trakcie jego rozmów z żydowskim duchowieństwem, gdzie ich sofistyce przeciwstawiał jasne teksty Pisma Świętego, a także po swoim zmartwychwstaniu, gdy na podstawie pism proroków wykazywał swoim uczniom, że Mesjasz miał być odrzucony i ukrzyżowany. Biblia, a nie rozum, jest jedynym kluczem, według którego może nastąpić weryfikacja, odróżnienie prawdy od kłamstwa. Dzisiejszy świat odrzucił Biblię, więc nie dziwota, że obłęd będzie narastał. Stosując właśnie taką metodę weryfikacji, przyjrzyjmy się najróżniejszym objawieniom i zobaczmy, czy układają się one w jeden logiczny wzór. Zaczniemy od pierwszego objawienia, jakie miało miejsce na Ziemi, bo zdaje się, że upadli aniołowie kontaktowali się z ludzkością od samego początku jej istnienia. W ogrodzie Eden szatan pojawia się pod postacią gadającego węża, Nestora Mądrości. Pierwsza kobieta była nim zachwycona. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Patrząc na obrazki bóstw, motyw węża jest widoczny przez całe wieki. To identyfikacja. Krishna, którego Bhagavad Gita nazywa wężem wieczności, panem zniszczenia i księciem demonów, na obrazach ukazywany jest wraz z wężem Kaliya. To samo dotyczy boga Shivy i innych bóstw wschodu. Starożytne królowe niebios jak Isztar i Asztarot, czyli biblijna Ashera, pojawiają się w jego towarzystwie. Władcy Egiptu nosili węża Ureusa na swoich głowach jako symbolu swej boskiej władzy, mądrości i potęgi. Nieprzypadkowo Mojżesz i Aaron w 7 rozdziale Księgi Wyjścia rzucają węża przed Faraonem, aby ukazać mu wyższość żywego boga Hebrajczyków nad Ureusem. Hermes Trismegistus, niosący światło, ten, który przekazał ludzkości wyższą wiedzę, również związany jest z motywem węża. Od niego pochodzi symbol Kaduceusza. Widzimy go na co dzień w aptekach i przychodniach lekarskich. Quetzalcoatl, najważniejsze bóstwo dawnej Ameryki, występował pod różnymi nazwami i podobnie jak wąż z księgi rodzaju latał i miał pióra. Objawił się ludzkości i wprowadził ją we wszelkie poznanie. Był jej boskim nauczycielem. Przekazał wiedzę o kalendarzu, kosmosie i świecie podziemnym. Katolicka Maryja również związana jest z tą symboliką, pomimo tego, że Księga Rodzaju wyraźnie mówi, iż to nasienie niewiasty, w tym wypadku Ewy, czyli przyszły Mesjasz, Jezus Chrystus, zdepcze węża, a nie Maryja. Księga Apokalipsy w rozdziale 20 ukazuje anioła, który, cytat, chwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat i wrzucił go do otchłani i zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów. Mamy tu identyfikację. Wąż i smok symbolizują tę samą osobę.
Starożytni astronauci, którzy rozpalają umysły wielu, związani są także z tą symboliką. Wspomniany wcześniej Aleister Crowley potwierdza tę identyfikację. Pamiętajmy jednak, że okultyzm odwraca pojęcie dobra i zła. Według niego to Bóg Biblii jest tym złym. Wąż natomiast jest źródłem oświecenia ludzkiej rasy. To kłamstwo powtarzane jest w niekończących się wariacjach. Wąż, szatan, nie jest wrogiem człowieka, a raczej tym, który uczynił naszą rasę bogami, znającymi dobro i zło. Co łączy okultystów takich jak Crowley, Page, Jagger, polityków Ronalda Reagana, Gorbaczowa, Trumpa, naukowców jak Stephen Hawking, Jack Parsons, jezuickich astronomów jak Consolmano czy Angelo Secchi, katolickiego stygmatyka ojca Pio, kardynała Cusano, amerykańską NASA i CIA, Rona Hubbarda, twórcę Scientologii, Davida Bowiego jako Ziggy'ego Stardusta, twórców filmów, pisarzy, tak w ogóle całą kulturę popularną. Tak, tak. Wiara w UFO i kontakty z obcymi. W 1918 roku Aleister Crowley otrzymał serię objawień przez swoją muzę, medium Rosie Minor, w czasie których kontaktował się z aniołami. Crowley nazywał je istotami enochiańskimi. Rzekomo kontaktował się z nimi, używając słów tak zwanej enochiańskiej inwokacji, kabalistycznego języka stworzonego przez XVII-wiecznego maga ery elżbietańskiej, doktora Johna Dee. Niektórzy doszli do wniosku, że w wyniku tego domniemanego kontaktu pan Crowley dzięki praktyce tzw. rytualnej telemy otworzył portal pozwalający bytom takim jak Lam czy innym szarakom używać go jako korytarza do odwiedzin Ziemi. Dr. John Dee oraz Edward Kelly, okultysta medium, z którym współpracował, sami przeżyli też dziwne spotkania z, jak to ujęli, małymi ludźmi poruszającymi się w małym, ognistym obłoku. Tak więc istnieje pewien zaklęty w nauce magii rytualnej schemat łączący UFO z czarnoksięstwem. Aleister Crowley świadomy był możliwości otwarcia gwiezdnych wrót i wprowadzenia pozaziemskiego strumienia energii do rwącego potoku ludzkiej aktywności. Należy to do tradycji okultystycznej, a pisarz H.P. Lovecraft stale odwoływał się w swoich dziełach do tego, że pewna potężna i nadludzka moc przegrupowywuje swoje oddziały z zamiarem najechania i wzięcia w posiadanie tej planety. Poprzez odrzucenie Biblii ludzkość dostała się pod nieograniczony wpływ tych anielskich, enochiańskich istot. Upadli aniołowie mogą wciskać skołowanej ludzkości najbardziej bezsensowne teorie. Przeczytałem tony najróżniejszych materiałów dotyczących nadnaturalnych manifestacji i objawień i mam silne przekonanie, że wszystko to odbywa się według następującej zasady. No, a teraz wymyślmy coś naprawdę głupiego, a zobaczycie, że i tak w to uwierzą. Wiele osób wierzy, że zjawiska ufologiczne są częścią tzw. cudu, a rosnąca liczba dowodów wskazuje na to, że tajemnicze byty istnieją w sferze ziemskiej od niezliczonych wieków oraz że coraz więcej ludzi rodzi się ze zdolnością do widzenia ich lub wyczuwania ich obecności. Statki UFO wlatują w każdy zakamarek naszej rzeczywistości. Od bajek dla dzieci, przez hollywoodzkie blockbustery i dalej przez poważne naukowe analizy, aż po wariatów ganiających po polach zmiernikami czegoś i czegoś. Samo zjawisko nie jest niczym nowym. Papirus Tulli z XV wieku przed Chrystusem, a więc z czasów faraona XVIII dynastii Totmesa III, opowiada o ognistych dyskach latających po niebie. Starożytni historycy Diodor Sycylijski, Plutarch, Pliniusz Starszy również opisywali podobne zdarzenia. Na 2 lata przed zakończeniem II wojny światowej, mniej więcej od 1943 roku, następuje wysyp doniesień o niezidentyfikowanych obiektach latających.
Pojawiają się one na całym świecie i trudno tu o jakieś niedowiarstwo, albowiem wiele z tych zjawisk jest doskonale udokumentowanych i często obserwują je tłumy ludzi. W typowy dla Toskanii pogodny jesienny dzień 27 października 1954 roku klub piłkarski Fiorentina rozgrywał mecz ze swoim lokalnym rywalem Pistoiese. 10 tysięcy kibiców obserwowało grę na stadionie Artemi Franchi. Wkrótce po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania stadion zamilkł. Głuchy pomruk przeszedł przez tłum. Nikt nie śledził już meczu, ludzie patrzyli w niebo nad stadionem, pokazywali palcami. Piłkarze przestali biegać, piłka zatrzymała się. Obecny wtedy na stadionie Gigi Boni, długoletni kibic Fiorentiny wspomina. Dokładnie pamiętam ten niebywały widok. Obiekty nad stadionem poruszały się z wielką prędkością, a w pewnym momencie zatrzymały się. Wszystko to trwało kilka minut. Porównałbym kształt tych obiektów do kubańskich cygar. Incydent na stadionie nie może być interpretowany jako zbiorowa histeria. Tego dnia i w dniach następnych pojawiło się wiele doniesień o UFO. Widziano je w wielu miastach Toskanii. Obserwowano również promienie światła dochodzące od strony Prato, na północ od Florencji. Współczesna nauka ma ogromny problem z biogenezą, czyli powstaniem życia na Ziemi. Ponieważ życie nie powstaje samoistnie, a jest to pewnik, który stał się nawet prawem, więc wypchnięto ten problem w kosmos. Panspermia jest hipotezą, według której życie rozprzestrzenia się wśród ciał niebieskich dzięki naturalnym procesom, na przykład poprzez meteoryty. Pamiętacie Ninę Kułaginę i radzieckich naukowców? Wot wa my Boga nie uwidzieli. Ludzie mają tę unikalną cechę, że jak się uprą, to można ich walić gumowym młotkiem po głowie, a i tak powiedzą, że to zwykły ból głowy, a żadne młotki ponad wszelką wątpliwość nie istnieją, bo nauka to już dawno udowodniła. W tym fragmencie filmu Prometeusz życie przybywa do nas wraz ze starożytnymi astronautami. To oni rozsiewają je na Ziemi jak byliny bananowca. Skąd życie pojawiło się u nich? Sehr einfach! Proste! Z absolutną pewnością również wjechało do nich na meteorycie. Dane statystyczne, które udało mi się zanalizować i które pokrótce starałem się tutaj przedstawić, wskazują, że latające spotki nie są maszynami w ścisłym tego słowa znaczeniu, wymagającymi zasilania paliwem, konserwacji i wsparcia logistycznego. Są raczej transmogryfikacją energii i nie istnieją w takim sensie, w jakim na przykład istnieje ta książka. Nie są one stałą formą materii. W marcu roku 1950 komandor marynarki wojennej R. McLaughlin opublikował artykuł w True Magazine opisujący naukowców, którzy prześledzili trasę srebrnego, podobnego do spotka obiektu, mgnącego nad ich głowami z prędkością 25 200 mil na godzinę w pobliżu White Sands Missile Range w Nowym Meksyku. Raport ten był o tyle zaskakujący, że żaden obiekt nie był w stanie lecieć z taką prędkością, nie spalając się jednocześnie w atmosferze. Drodzy przyjaciele, a teraz coś osobistego. Mój nieżyjący już ojciec, który był prostym, zupełnie zwyczajnym operatorem filmowym, miał regularnego bzika na punkcie niezidentyfikowanych obiektów latających. Kompletnie odjechał. Tak jak dla dziecka pierwszym wypowiedzianym słowem jest mama, to w moim przypadku pierwszym słowem było UFO. Nawet moja pierwsza miseczka do owsianki miała kształt latającego talerza. Mój ojciec posiadał ogromną ilość książek o tej tematyce, a także fascynował się spirytyzmem. To on zaszczepił we mnie miłość do okultyzmu. Gdy podrosłem na tyle, aby równiutko pomalować szkielet w pracowni biologicznej na czarno, dotarło do mnie, że cała ta sprawa z UFO nie ma kompletnie żadnego sensu. Kosmici, którzy przemierzają tryliony kilometrów, aby wreszcie dotrzeć na Ziemię, zajmują się jakimiś totalnymi głupotami. Tu pokażą chłopu wracającemu z pola świecący wisiorek, komu innemu zajrzą do ucha, komuś innemu, przepraszam, w tyłek, innym razem oburzą się na widok paska od spodni wykonanego ze skóry, potem posnują się koło swego latającego spotka w tych swoich wolnomularskich mundurkach, a na sam koniec zabiorą ze sobą kawałek błota. Cudownie. Mam propozycję. W związku z powyższym wyobraźmy sobie, jakie przesłanie mieliby dla nas kosmici, a także dla naszej wspaniałej, sprawiedliwej i kwitnącej cywilizacji.
Drogie ziemniory, od tysięcy lat my waszą cywilizację obserwujemy. Oto nasze odwieczne marzenie. Uczyńmy pragnienie nasze, aby przenieść ten cały wasz smutny bałagan na naszą wspaniałą, pokój miłującą klingońską planetę. My wasze telefony komórkowe kochamy, też kebab i te już w fabryce zepsute silniki z bezpośrednim wtryskiem. Prosimy, przekażcie nam waszą harmonię i waszą niezwykłą technologię. Pozdrowc, ziemniaki. Zamiast wylądować konkretnie w obszarze o dużej populacji, jak Nowy Jork, Londyn czy choćby w raju nad Wisłą, przeprowadzają jakieś żałosne podchody w środku niczego. Zamiast na Trafalgar Square pokazać tubylcom, jak nakłada się fotony na uranowe nici i nosi jako korale, wykonują jakieś pokraczne, dziecinne podchody. Ta cała maskarada przypomina mi jednak o istotach, które nie chcą być rozpoznane i zawsze pozostają w cieniu, tam gdzie nic nie jest zbyt oczywiste. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Fantaści widzą przyszłość świata i ludzkości jako projekcję dzisiejszych odkryć naukowych. Jednak te projekcje zadziwiająco przypominają rzeczywistość okultystycznych i otwarcie demonicznych doświadczeń wielu wieków. Wśród cech, które posiadają te wysoko rozwinięte istoty, znajdziemy telepatię, umiejętność lewitowania, materializowania i dematerializowania, zmieniania widzialnej formy, zdolność poruszania się z prędkością, która daleko przewyższa możliwości współczesnej techniki. Obiecują również rozwój filozofii duchowej, która przewyższy wszystkie religie i zapewni nam stan, w którym istoty rozumne nie będą już więcej zależne od materii. Manifestacje UFO stały się współczesną religią. Ludzie wpatrują się w niebo z nadzieją, że kosmici uratują naszą ginącą planetę. Fantastyka naukowa zrodziła obrazy, darwinowska teoria ewolucji stworzyła filozofię początków, a technologia wieku kosmicznego uwiarygodniła możliwość kontaktów z przybyszami z innych planet. Dr Joseph A. Hynek, szanowany naukowiec, który był konsultantem do filmu Spielberga Bliskie spotkania trzeciego stopnia, skatalogował prawie 1250 bliskich spotkań z obcymi. W 750 z nich mowa jest o lądowaniu pojazdów kosmicznych, a w ponad 300 o humanoidalnych obcych znajdujących się w środku lub w pobliżu statku. Natomiast blisko 100 ostatnich przypadków zostało potwierdzonych przez dużą liczbę naocznych świadków. Wiele raportów związanych z tematyką UFO dotyczyło opisów zjawisk nadprzyrodzonych, przypadków, kiedy obiekty latały po pokoju, wydając dziwne dźwięki, czy też innych tego typu zjawisk metapsychicznych, niż raczej rzeczywistych, namacalnych maszyn ze śrubkami i nakrętkami. To jeden z powodów, stwierdził dr Hynek, dla których nie mogę zaakceptować powszechnie wyznawanego wyjaśnienia, że UFO to przybysze z kosmosu. W opowieściach osób, które miały bliskie kontakty z kosmitami, pojawia się często wątek, że nie były to sympatyczne spotkania. Od tych astronautów bił chłód, wyczuwało się niechęć, a obcy traktowali ludzi jako coś obrzydliwego. Porwani przez UFO wspominają, że badaniom medycznym, którym zostali poddani, często towarzyszą sadystyczne zabiegi seksualne i że przypominają one raczej średniowieczne opowieści o spotkaniach z demonami. Wszystko to jest zupełnie pozbawione sensu, jeśli weźmiemy pod uwagę, z jak wyrafinowaną techniką mamy do czynienia. Każda inteligentna istota wyposażona w te naukowe cuda, które rzekomo posiadają UFO, byłaby w stanie przeprowadzić tego typu badania w o wiele krótszym czasie i o wiele mniej inwazyjnie. Samozwańczy kaznodzieje głoszący tę optymistyczną Ewangelię UFO pomijają fakt, że nie wszystkie spotki mogą zostać uznane za przyjazne. Wiele z nich przejawia otwartą wrogość. W ostatnich latach liczba ludzi twierdzących, że mieli kontakt z UFO, drastycznie wzrosła. W tym samym czasie wzrosła też liczba praktykujących okultyzm i zaangażowanych w ruchy typu New Age. Obserwujemy bliźniacze krzywe wzrostu zarówno w liczebności ruchów New Age, jak i zjawisk UFO.
Pewien człowiek, praktykujący rodzaj transu zwanego channeling, powiedział: bardzo często osoby, które miały kontakt z UFO, to ludzie, którzy przeżyli rozczarowanie istniejącymi instytucjami religijnymi. Apostołowie New Age, mistyki wschodu i UFO mówią o nieosobowej sile życia. Według nich człowiek jest sam dla siebie Bogiem. Nie ma tam miejsca dla Zbawiciela, ponieważ nie istnieje coś takiego jak grzech. Niech moc będzie z tobą. I z tobą, dziewko. I z tobą. Fascynujący jest bliski związek manifestacji UFO z okultyzmem. Wiele doniesień o pojawieniu się obcych przypomina relacje z seansów spirytystycznych. Przedmioty w pomieszczeniach poruszają się, pojawia się uczucie niepokoju, elektryczność szwankuje, temperatura powietrza obniża się, wyczuwalne są silne zapachy. Szczególnie interesująca jest ścisła symbioza bliskich spotkań ze spirytystyczną hipnozą. Od 1964 roku naukowcy zajmujący się problematyką UFO uznali hipnozę za niezwykle przydatne narzędzie do badań przypadków uprowadzenia przez UFO. Psychiatra Benjamin Simon zastosował hipnozę w głośnej sprawie Betty i Barneya Hillów, którzy od 1961 roku byli wielokrotnie poddawani dziwacznym eksperymentom na pokładzie statku UFO. Doktor Simon z dużym dystansem podchodził do rewelacji państwa Hillów. Zabawne, że nie był wcale sceptyczny, jeśli chodzi o samą okultystyczną technikę, jaką jest hipnoza. Jakie to naturalne i naukowe. Podczas pierwszych 7 lat mego śledztwa nad przypadkami uprowadzenia przez UFO, zanim jeszcze sam zacząłem stosować hipnozę, rzesza terapeutów używała regresji hipnotycznej na osobach związanych z tym zagadnieniem. Wszyscy ci terapeuci, m.in. dr Robert Nyman, dr Aphrodite Klamar i dr Girard Franklin, byli sceptycznie nastawieni do samej idei uprowadzenia przez UFO. Niektórzy z nich, jak dr Simon, uważali, że rewelacje te mają czysto psychologiczne podłoże. Lecz tak jak w przypadku doktora Simona, ich pełne rezerwy podejście nie miało żadnego wpływu na wspomnienia uprowadzonych, jak i zadziwiające szczegóły odkrywane w trakcie seansów hipnozy. 17 grudnia 1996 roku naukowcy z Departamentu Badań Atmosferycznych w Creighton w stanie Nebraska w Stanach Zjednoczonych pokazali wideo, na którym tajemniczy obiekt latający o kształcie cylindra rozwinął prędkość 2990 km na sekundę. Wow! Niesamowity lot obiektu skłonił naukowca z laboratorium w Los Alamos do wydania oświadczenia, w którym wykazuje, że obiekt z materiału wideo nie może posiadać masy, a jego prędkość kątowa jest zbyt wielka, aby mogła zachodzić w atmosferze ziemskiej. Bazując na obserwacjach seansów spirytystycznych oraz aktywności typu poltergeist, przemieszczające się przedmioty, szurania, pukanie itd., możemy stwierdzić, że te nadprzyrodzone moce mogą w jakiś sposób kontrolować materię oraz energię, pozyskując energię z atmosfery w celu manipulowania materią, co rejestruje się jako lokalne zmiany temperatury powietrza. W związku z tym powstaje wrażenie pogwałcenia drugiego prawa termodynamiki. Wydaje mi się, że UFO to nic innego jak występujące w dużej skali zjawisko załamania się drugiego prawa termodynamiki, w którym energia ukierunkowana jest w taki sposób, że zaczyna jawić się jako pewnego rodzaju pole siłowe, więc przypomina materię, ale jednak jest to jedynie stężenie energetyczne. Nie jest to materia, z jaką mamy do czynienia na co dzień. Demony, czyli upadli aniołowie, posiadają, jak się zdaje, potężne możliwości kontrolowania energii, dekomponowania materii oraz umiejętność kontrolowania ludzkiej jaźni poprzez klasyczne opętanie, w którym bezpośrednio zdolne są do zaimplementowania szeregu doznań, które tak naprawdę nigdy nie miały miejsca. Znany satanista, Duńczyk Kim Bendix Petersen, bardziej znany jako King Diamond, doskonale zdaje sobie sprawę z lodowatego zimna, który jest charakterystyczną cechą aktywności demonicznej. Oj, panie Petersen, wprowadził mnie pan do świata, który o mało mnie nie zabił. The
Jeśli UFO posługuje się rzeczywiście jakimś namacalnym, fizycznym urządzeniem, to należałoby wyjaśnić, w jaki sposób ów materialny mechanizm może zmieniać swój kształt na naszych oczach, znikając niczym kot z Alicji w Krainie Czarów. Bądź przeciwnie, materializując się tajemniczo, bezszelestnie i bez żadnej fizycznej zapowiedzi. Zastanawia również fakt, gdzie znika statek UFO, który tak nagle chowa się przed ludzkimi oczami. Gnostycy, a co za tym idzie także współczesny spirytyzm, utrzymują, że życie na Ziemi jest rezultatem pomyłki jednego z niższych bogów, utożsamianego z bogiem Biblii. Według spirytystów stworzył on świat materialny, dając początek podziałowi na materię i świat duchowy, rzeczywistość ziemską i niebiańską. Są one względem siebie w ciągłej opozycji, jak yin i yang, lecz równocześnie tworzą jednolitą całość. W rezultacie za zło na świecie gnostycy obarczają winą właśnie Boga Biblii. Mani, późny gnostyk działający w III wieku po Chrystusie, twórca manicheizmu, otrzymał tę wiedzę bezpośrednio od anioła. Manicheusz miał wielki wpływ na Augustyna, jednego z najważniejszych ojców Kościoła katolickiego. Gnostycyzm naucza, że jedyną pozostałością po doskonałym świecie jest czysta, niematerialna dusza. W uwolnieniu duszy od złego, zepsutego ciała pomagają specjalni emisariusze, którzy co jakiś czas zstępują na ziemię. Są to tak zwani wyniesieni mistrzowie. Mogą oni pojawiać się jako Jezus Chrystus, Sanat Kumara, Diawal Kul, Sananda, El Moria, a także pod wieloma innymi imionami. Lord Ashtar może objawić się tym, którzy pragną go zobaczyć. Gdyby zjawił się przed tobą, zobaczyłbyś złotowłosą, bardzo wysoką postać na oko w okolicach 40, choć w rzeczywistości to istota o wieku nieokreślonym. Do służby w naszej galaktyce komandor Ashtar wyznaczony został przez Wielką Radę Dziewięciu, którzy służą jako boscy przedstawiciele Wielkiego Stwórcy. Na jego polecenie są też zarządcami pod auspicjami Lorda Surei i Lorda Sanandy, a jest on nikim innym jak Panem Jezusem, wyznaczonym Odkupicielem, Zbawcą i Synem Najwyższego, zrodzonym w Betlejem, tym, który zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa, a teraz znany jest jako Pan Sananda, Esu Emanuel. W tym wszechświecie Pan Ashtar działa pod auspicjami Lorda Metatrona, z urzędu Chrystusa, porządku Melchizedeka. Służy również w archanielskiej dywizji Archanioła Michała i jego anielskich legionów. Wspomniany w tekście Metatron opisany jest w Kabale, czyli hebrajskim systemie wiedzy tajemnej, który powstał w Babilonie podczas wygnania w VI wieku przed Chrystusem. Metatron to potężny serafin, w innych źródłach znany jest jako Mitron, Meraton, Perier. Jego imię oznacza tego, który zajmuje tron obok Boga, król aniołów, ulubieniec Boga. Według podań jego śpiew tworzy nowe zastępy anielskie. W kabalistycznym drzewie życia Sefirot zajmuje on miejsce w samej jego koronie. Nazwany jest istotą z kręgu obcujących bezpośrednio ze świętym obliczem. Został stworzony razem ze światem lub według innej tradycji nawet wcześniej. W Talmudzie Babilońskim oraz w III Księdze Henocha znajduje się wzmianka, iż Tanaita Elisha ben Awuja widział go w niebie, skąd wysnuł wniosek o jego boskim statusie i nazwał drugą siłą. We współczesnym okultyzmie opisywany jest jako Pan Sfery Słońca, czytaj Bóg Słońca. Jest on czołową postacią rabinistycznej mistyki Merkawy. Bez wyginania makaronu, przekładając na język zrozumialski, Metatron to upadły Lucyfer zwany szatanem. Carlos Santana, gitarzysta mający na koncie mnóstwo prestiżowych nagród, tak oto opisuje źródło swego natchnienia i sukcesu. Wiem, że brzmi to niczym jakiś bełkot New Age,
ale w trakcie, gdy medytowałem, ta istota, nazywana Metatronem, powiedziała do mnie: chcemy dostroić cię znowu do częstotliwości fal radiowych. Chcemy, żebyś dotarł do gimnazjów, liceów i uniwersytetów. Kiedy już to osiągniesz, a zamierzamy umożliwić ci pracę z najlepszymi artystami naszych czasów, chcemy, żebyś pokazał im nowy zestaw zaleceń. Niech wiedzą, że są tym, kim są, wielowymiarowymi duchami o wielkich możliwościach. Chcemy, żebyś zapoznał ich z nową formą życia, która przenika religię, politykę oraz modus operandi współczesnego systemu edukacji. Metatron chce czegoś ode mnie, a ja dokładnie wiem, o co chodzi. Ludzie słuchający muzyki połączeni są z wyższą formą siebie samych. To dlatego mam tyle radości z tej płyty. Jest to moje osobiste przesłanie dla ludzkości. Pamiętaj o swoim boskim wymiarze. Tak jak wielu rockmenów i gwiazd popu, Santana przyznaje, że za jego muzyką stoi potężna duchowa istota. Jego pierwszy kontakt z niewidzialnym światem miał miejsce jeszcze w latach 60. po zażyciu LSD. Opowiadał, że grając na Woodstock, jego gitara zamieniła się w węża, który zainspirował go, dając mu unikalny styl i popularność. Twierdzi także, że kontaktował się z duchem Jimiego Hendrixa. Metatron to anioł. Carlos Santana utrzymuje z nim kontakt od 1994 roku. Siada z twarzą skierowaną do ściany, wokół niego palą się świece. Ma przy sobie notatnik z żółtymi kartkami. Jest przygotowany, by móc zapisać wszystko, co usłyszy. To taki rodzaj faksu, mówi. Carlos Santana jest zachwycony kontaktami ze swoim aniołem, swoim duchem doradczym, swoją muzą. Na jego miejscu troszkę bym jednak przystopował. Bóg Biblii bardzo jasno formułuje swoje stanowisko w tej sprawie. Także przeciwko każdemu, kto zwraca się do mających kontakt z duchami doradczymi czy do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę swoje oblicze i wytracę go spośród jego ludu. Na stronie Thought.co znaleźć możemy modlitwy do aniołów Metatrona, Uriela, Rafaela, Barachiela, jako do swoich duchów przewodnich. Bóg stanowczo zakazuje takich kontaktów. Wierzący ma zwracać się do Ojca przez imię Jezusa. To jest jedyna droga i gwarancja kontaktu z prawdziwym Bogiem Stwórcą. Jednak ludzie, którzy chcą odnieść wielki światowy sukces, kontaktują się z innym źródłem. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? In this earth and then in the world we can't see. Apostoł Jan, zesłany na grecką wyspę Patmos, otrzymuje wizję przyszłości świata aż do jego końca. Spisuje ją w zwoju księgi, znanej odtąd jako Apokalipsa Jana. Widząc ostateczny triumf Chrystusa, Jan, Hebrajczyk z Hebrajczyków, od dzieciństwa przyzwyczajony do oddawania czci tylko i wyłącznie prawdziwemu Bogu, a nie figurom lub osobom, porwany pięknem wizji, klęka przed aniołem. Niezwykle ciekawa jest jednak reakcja anioła. A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. Lecz powiedział do mnie: nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. W 1992 roku na gali MTV Music Awards Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers podziękował za sukces swego zespołu. I'd like to thank Satan. Wiele osób powie zapewne, że chłopaki mają poczucie humoru i to taki żart,
ale posłuchajcie tego jeszcze raz. I'd like to thank Satan. I'd like to thank Louis Armstrong. I'd like to thank Neil Young. I'd like to thank the Rollins Band. I'd like to thank Bob Marley. I'd like to thank the Marx. Nikt się nie śmieje. Producenci, muzycy oraz inne osoby zgromadzone na sali doskonale zdają sobie sprawę, komu zawdzięczają sukces. Nie jest to dla nich żadna sensacja, żadna nowość. Wyniesieni mistrzowie ukazują się w wielu miejscach świata. To święci orędownicy, przybierający najróżniejsze imiona, poważni i posępni. Przeważnie ich głowa owinięta jest turbanem, jak u starotestamentowego kapłana. Co głoszą? Wszyscy klepią to samo, jak młotek gwoździe. Miłość! Ona jest najważniejsza. Nie tam jakieś durne biblijne doktryny, tylko miłość was ocali. Czy rozumiecie coś z tego? Ma to mniej więcej taki sens jak golenie brwi. Nie mam problemu z samą miłością, ale wyniesieni mistrzowie przy okazji sprzedają ludziom pakiet premium, zestaw kompletnie niebiblijnych nauk. W czerwcu 1988 roku, pośród ogromnego tłumu chrześcijan zgromadzonych na wspólnym nabożeństwie w Nairobi, to jest Kenia, pojawił się wyniesiony mistrz o imieniu Maitreya. Maria Katsa, duchowy przywódca zgromadzenia oraz ludzie uczestniczący w spotkaniu, rozpoznali w tej istocie Jezusa Chrystusa. Job Mutungi, dziennikarz gazety Kenya Times, wydawanej w języku Swahili, był świadkiem całego wydarzenia. Opisał je później w artykule zatytułowanym „Czy Jezus przybył do miasta?”. W sobotę 4 lipca 1988 roku zgromadzeni na nabożeństwie wierni dostrzegli wielką, świetlistą gwiazdę. Była o wiele jaśniejsza niż zwykłe ciała niebieskie. Przewodząca spotkaniu Maria Akatsa ogłosiła, że Bóg przemówił do niej i powiedział jej, by czekała na cud, ponieważ bardzo ważny gość pojawi się, by ogłosić jej poselstwo. Jezus, Jezus, Jezus z Nazaretu! Dało się słyszeć szepty spośród tłumu, który wzniósł ręce w geście oddania i powitania bóstwa. Wysoka postać brodatego, bosego, odzianego w biel mężczyzny pojawiła się znikąd i stanęła pośród zgromadzonych. Człowiek ten udał się powoli w kierunku nowo wybudowanego kościoła. Maria poszła za nim. Chciała opowiedzieć mu, że przed kilkoma zaledwie minutami 20 kalekich zaczęło chodzić dzięki modlitwie. Jednak nikt, może poza nielicznymi, tego nie usłyszał. Wszyscy zajęci byli mówieniem do Pana. Spojrzałem na zegarek. Był 4:15. Głos Marii utonął w zgiełku zawodzących. Jezu, 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 przyszedłeś. Witaj, Jezusie. Obmyj nas z grzechów. Pomóż nam, Jezusie. Zdawało im się, że oto Syn Człowieczy spełnił swoją obietnicę i powrócił na ziemię. Klękali, wręcz oszalali w wysiłkach, by zbawić swe dusze. Człowiek leżący nieopodal mnie zmoczył się w spodnie, ale ja wpatrzony byłem w nieznajomego przybysza. Dziwne, migoczące światło oblało wierzch turbanu, który miał na głowie, by potem rozjaśnić stopy, a w końcu całą sylwetkę. Cała ta scena i jej atmosfera przypomniały mi starotestamentową historię o budowniczych wieży Babel. Wielu leżało na ziemi, łkając w niekontrolowany sposób, wielbiąc i modląc się, całkowicie poddając się nastrojowi tego wydarzenia. Maria Akatsa poprosiła o ciszę, ale było to niewykonalne. Wszak zstąpił Duch Święty. Tak jest. Występne i skażone zbrodnią slamsy Kawangare zostały przemienione w ziemię świętą. Przybysz zaczął szeptać coś Akatsie do ucha. Po chwili zwróciła się ona głośno do tłumu, mówiąc, że on pragnie coś powiedzieć. Ów dziwny człowiek zwrócił się do Kenijczyków w perfekcyjnym Swahili, mówiąc im, że zostali ubłogosławieni.
ogłosił, że Maria otrzymała szczególną misję zjednoczenia ludzi wszystkich ras i plemion pod parasolem Bożym przez Jezusa. Powiedział: błagam was, byście trzymali się swojej wiary, jako że świat wkrótce przeminie. Zbliżamy się do czasów, w których to niebiosa obejmą panowanie. Jednak zanim to się stanie, powrócę i przyniosę wam wszystkim pełnię błogosławieństw. Potem przeszedł kilka kroków w kierunku szosy i po prostu rozpłynął się w powietrzu. Ci, którzy szukają oświecenia i harmonii poprzez medytację, ćwiczenia jogi, seanse spirytystyczne, zabawy Ouija boards, czyli planszami do wywoływania duchów, doświadczają często dziwnych stanów świadomości, uczucia błogości, zjednoczenia z wszechświatem, wychodzenia z ciała. Niektórym ukazują się istoty z innych planet w różnych formach, jako małe ludziki, wysocy astronauci, brodaci mistrzowie. Charakterystyczne w tych objawieniach jest częste pojawianie się wzmianek o planecie Wenus lub gwieździe Syriusz, ciałach niebieskich niezwykle istotnych dla okultyzmu. Ateiści, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy i porzucili wszelkie nadnaturalne zabobony, potrafią dać dziecku w prezencie właśnie taką planszę. Planszę Ouija, no bo to taka zabawka, niech się dzieciak zabawi. Posłuchajmy, co o spotkaniu z taką duchową istotą opowiada były okultysta Will Baron. 30 października 1981 roku, prawie rok po rozpoczęciu nauki w Lighted Way, stanął przede mną mężczyzna jaśniejący intensywnym złotobiałym blaskiem. W pierwszej chwili pomyślałem, że to Jezus Chrystus. W następnej chwili uświadomiłem sobie, że ta osoba to diawal Kul, wysoko postawiony członek Białego Bractwa Mistrzów. To on podyktował Alice Bailey treść książek o metafizyce opublikowanych pod jej nazwiskiem. Blask, który go otaczał, przysłaniał wszystko. Widziałem jego królewską postać otoczoną światłem. Stał nieruchomo przede mną. Falujące białe włosy opadały mu na ramiona. Miał na sobie długą, białą szatę. Ramiona trzymał swobodnie opuszczone, a jego stopy tonęły w świetle otaczającym jego postać. W intensywnym świetle z trudem dostrzegałem rysy jego twarzy. Był piękny i pełen godności. Sanat Kumara to według okultyzmu pan świata, zwany jest też Shiva. Zamieszkuje on mityczne miejsce zwane Shambhala. Shiva, alias Sanat Kumara, alias Diawal Kul, to biblijny szatan, tak twierdzi w swoich książkach jedna z najbardziej wpływowych okultystek, Helena Petrowna Blavatsky. Potwierdza to jej gorliwa uczennica, założycielka Lucifer Trust, Alice Bailey. Wszystkie te poselstwa od wyniesionych mistrzów niosą ze sobą charakterystyczne przesłanie. Według nich każdy człowiek może w wyniku duchowej ewolucji osiągnąć stan boski. Nie potrzebuje żadnego zbawiciela, nie istnieje grzech wymagający ukorzenia się przed Bogiem, zmiany życia, kształtowania nowego charakteru. Owi mistrzowie nauczają także sprzecznych z Biblią nauk, takich jak reinkarnacja, ewolucja darwinowska, a także wiary w to, że człowiek żyje po śmierci. Na Ziemi przebywa wielu mieszkańców Wenus. Wielu z nich przeżyło liczne reinkarnacje na waszej planecie. Każdy z was jest potencjalnym Bogiem. Nie skupiajcie się na strachu czy przemocy. Szukajcie prawdy. Prawdy o was samych, o waszej planecie i waszym układzie słonecznym. Jak nauczał Mistrz Jezus, jesteście bogami. Rozpocznijcie swą podróż ku spełnieniu tej prawdy. Wiedzcie, że posiadacie wewnętrzną moc, by przekształcić swą pełną konfliktów planetę w taką, na której króluje pokój. Tysiące mediów i ludzi mających kontakty z UFO otrzymuje ostatnimi laty niezliczoną wprost liczbę wiadomości od Ashtar. Pan Ashtar przedstawia się jako przywódca wielkich rad intergalaktycznych, które odbywają się regularnie na Jupiterze, Wenus, Saturnie i wielu nieznanych nam planetach. Ashtar nie jest jednak kimś nowym na naszym świecie. Liczne wariacje tego imienia, takie jak Ashtaroth, Astaroth, Astaroth i tym podobne, pojawiają się w literaturze okultystycznej od dawien dawna, zarówno w tradycji wschodniej, jak i w kulturze zachodniej.
Pan Asztar pojawiał się od dłuższego już czasu, a to jako bóstwo, a to jako demon, a teraz, w naszych czasach, jako wspaniały przybysz z kosmosu. Wiara w życie po śmierci jest kluczową formą zwiedzenia. Doskonale harmonizuje ona z upadłą naturą człowieka. Daje poczucie sensu i nadziei bez potrzeby jakichkolwiek zmian. Można trwać w najbardziej ohydnych przyzwyczajeniach, a i tak żyć wiecznie. Przywódca spirytystów wyznał mi, że upadli aniołowie przez całe wieki konsekwentnie dążyli do przekonania ludzi, że istoty ludzkie z natury posiadają nieśmiertelną duszę. Stwierdził, że demony znajdują ogromną przyjemność w prezentowaniu się jako bliscy zmarli lub jako sławne, nieżyjące już osoby. Wszystko po to, aby przekonać ludzi, że osobowość człowieka nie przemija wraz z jego śmiercią. Interesujące jest to, że obcy podważają bądź otwarcie negują wiele istotnych biblijnych prawd. Jeśli założymy, że są to wyrosłe na drodze ewolucji inteligentne istoty z innych światów, to czemuż niby miałyby się one tak bardzo interesować tym lokalnym, specyficznym dla Ziemi kultem religijnym? W takim wypadku nie powinny przecież obawiać się Biblii, z której jako ludzkość mamy wyrosnąć. Biblia ostrzega jednak, że prawdziwym celem tych istot jest oszukanie ludzi. Ona krzyżuje ich plany przeprowadzenia prania mózgu na masową skalę. Obcy muszą więc zaprzeczać naukom Biblii. Dzień po dniu z chmury gęstego smogu wynurza się jakiś chrześcijański polityk, opowiadając nam, jak bardzo nienawidzi obcego kapitału, kobiet, latynosów, Żydów, sierot z Aleppo, rudych, chudych, rowerzystów, wegetarian, a także ludzi posiadających coś więcej poza krzywym widelcem i podłogą z siana. Nigdy wcześniej chrześcijańska hipokryzja nie przybrała tak absurdalnych form. W tej świętoszkowatej atmosferze mamy na świecie duchownych popełniających coraz bardziej jawne przestępstwa, kapłanów obdarzających nas coraz większą butą i arogancją, uginających swoje spracowane piersi pod ciężarem coraz większych krucyfiksów. Wierny lud karmiony przez swoich duchowych przywódców kradnie, kłamie, oszukuje, posługuje się coraz bardziej plugawym językiem, otoczony wiekuistym błogosławieństwem świętych sakramentów. W Polsce prawdziwi patrioci z dumą eksponują zewnętrzne formy pobożności, a zwykli kibole otrzymują błogosławieństwo biskupów na brunatnej górze w Częstochowie, pozdrawiając się prasłowiańskim Sieg Heil. Kiedy traci się z oczu zasady obowiązujące w Królestwie Bożym, wzrasta ilość ceremonii oraz zewnętrznych form kultu. Przepych zajmuje miejsce bogobojności. Dzieje się tak wtedy, gdy budowla charakteru jest zaniedbana, gdy brak jest duchowego piękna, gdy zanika prosta pobożność, a dusza żąda wielkich kościelnych budowli, wspaniałych ołtarzy, efektownych ceremonii. To wszystko jednak nie służy uwielbieniu Boga. Oczekuje On czynów miłości i dobra. Piękna sztuki nie da się porównać z pięknem uczuć i charakteru, jakie powinno objawiać się u ludzi będących przedstawicielami Chrystusa na ziemi. Czy w takich warunkach można dziwić się, że ludzie coraz bardziej nienawidzą chrześcijaństwa, uważając je za kłamstwo, a Jezus Chrystus kojarzy im się z krwawiącą, powyginaną postacią na makabrycznej lasce kolejnych papieży? A tak w ogóle, to czym jest chrześcijaństwo? Sztuką pojawiania się w kościele w czasie właściwym, z wiklinowym koszykiem, jajem i kiełbasą, przynależnością, wymawianiem właściwego imienia Bożego, celibatem, śpiewaniem pobożnych pieśni, chodzeniem po domach, umartwianiem się, odmawianiem różańca. W jaki sposób człowiek otrzymuje przebaczenie, a w efekcie życie wieczne? Automatycznie, bo jest dobrym człowiekiem i chodzi do właściwego kościoła, a na ścianie jego domu wiszą święte obrazy, bo był na pielgrzymce, bo jego dzieci dostały złoty krzyżyk na komunię. Miliony ludzi idzie prostą drogą na zatracenie, przekonani, że ich sprawiedliwa dusza pławić się będzie w raju. Niedoczekanie, nie ma takiej możliwości. A teraz odpłyń spokojnie i gdy będę liczył od 10 do 1, ogarnij cię niesamowity spokój. Pamiętaj, że śmierć nie jest końcem, a jedynie przemianą.
Brian, przybywasz do mnie zza światów. Czy masz dla mnie jakieś przesłanie? Tak. W sobotę grasz koncert. Co? Wbrew powszechnej wierze, mówił kapłan satanistyczny, nekromancja to nie tylko wywoływanie duchów zmarłych. Istoty ludzkie są całkowicie śmiertelne i dlatego nekromancja jest nierozłącznie związana z wiarą w istnienie jakiejś wyższej formy egzystencji, otwierającej się dla nich zaraz po śmierci. Według naszego wielkiego Pana ludzie nie muszą szukać pomocy u domniemanych duchów zmarłych, by angażować się w nekromancję. Wiara w życie po śmierci sama w sobie stanowi przejaw nekromancji, bo pozwala duchom demonicznym na podawanie się za zmarłych. Gdy ludzie dają wiarę ich kłamstwom, okazują naszemu Panu wielką cześć i uznanie należne Jego chwalebnemu imieniu. Jednocześnie sprawia im przyjemność fakt, że udało im się doprowadzić ludzi do bałwochwalstwa. Babiloński bóg Marduk. I tu znowu nasza identyfikacja, bo Marduk przedstawiany był jako wąż lub smok. Ukazywał się on kapłanom i królom na szczycie schodów do nieba, słynnej na cały świat świątyni Esagila w Babilonie. Nawet potężni Asyryjczycy, którzy na co dzień konkurowali z Chaldejczykami, udawali się rokrocznie do Babilonu, aby złożyć hołd Mardukowi. Podobnie było w innych starożytnych państwach przez wieki. Demonologia nie jest po prostu kolejną pożywką dla naiwniaków. To prastara i uczona nauka opisująca potwory i demony, które towarzyszą człowiekowi w jego historii. Napisano na ten temat tysiące książek. Autorami wielu z nich byli duchowni, naukowcy i uczeni. Każdy badacz, o ile tylko zechce, może dotrzeć do dobrze udokumentowanych przypadków spotkań z demonami. Opisane objawienia i sytuacje są dość podobne, o ile nie całkowicie identyczne z tymi, z którymi mamy do czynienia w przypadku fenomenu UFO. Ofiary opętania cierpią, zdradzając te same symptomy, jak osoby twierdzące, że miały kontakt z UFO. Szatan i jego demony mogą objawiać się w dowolnej formie, potrafiąc imitować fizycznie dosłownie każdą postać, od anioła poczynając, a kończąc na straszliwym potworze o płomiennych oczach. W tych opowieściach dziwne obiekty i postaci materializują się i dematerializują. Podobnie jest z tymi wspaniałymi istotami, przybyszami z innych planet. Pojawiają się one nagle znikąd i równie szybko się ulatniają. Przechodzą przez ściany i przejawiają inne nadnaturalne zdolności. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Solon w V wieku przed Chrystusem podczas swojej podróży po Egipcie zapoznał się ze starożytnym spirytyzmem, a swoją wiedzę przekazał Platonowi, uczniowi wielkiego Sokratesa. Platon był założycielem Akademii Ateńskiej, która działała przez blisko 900 lat. Platon oraz jego sławny uczeń Arystoteles położyli fundament pod całą europejską filozofię i naukę. Także pod wspomnianą wcześniej jezuicką Ratio Studiorum. Historia tej podróży zyskuje w dziejach Platona specjalne znaczenie dla tych autorów, którzy wywodzą jego filozofię z mądrości Egiptu, podobnie jak i z żydowskiego Starego Testamentu. Mądrość ta została mu przekazana w Egipcie. Przypomnę tylko, że żydowska mądrość u Nowotnego to nie jest wspaniały hebrajski Stary Testament będący częścią Biblii, ale jego okultystyczna interpretacja wywodząca się z Babilonu – Talmud. W rezultacie dzisiejszy judaizm oparty jest właśnie na Talmudzie, czyli tradycji wielkich rabinów, a nie na hebrajskiej Biblii. Dokładnie tak jak rzymski katolicyzm, który opiera się na tradycji soborów, ojców kościoła, papieży, a nie na Piśmie Świętym. My, Europejczycy, szczycimy się naszą cywilizacją i z dumą pokazujemy na jej korzenie.
Jednak po bliższym przyjrzeniu się, fundamentem naszej kultury był i pozostaje okultyzm. Nasza wiara w potęgę rozumu i ludzką mądrość ma swój początek w starożytnych objawieniach przekazanych nam przez bogów Sumeru, Akkadu, Elamu, Ur-Chaldejskiego i dalej w objawieniach spisywanych choćby w gnostyckich księgach znak Hammadi czy z Aleksandrii w Egipcie. Fascynujące jest, że to, co nazywamy obecnie chrześcijaństwem, również odwołuje się do mądrości dawnych gnostyków, a Biblioteka Watykańska, przejmując zbiory Medyceuszy, posiada największą na świecie kolekcję tych spirytystycznych pism. Przeciwko jasnej nauce Biblii, według której człowiek uzyskuje życie wieczne jedynie na podstawie swojej wiary w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, użyto nauki gnostyków. Gnostycyzm utrzymywał, że nadzieją człowieka na życie wieczne jest dokonywanie dobrych uczynków. By wyłożyć to jeszcze ściślej, nauka Biblii skoncentrowana jest na Chrystusie, nauka gnostycka zaś na człowieku. Przebogatą skarbnicę wiedzy gnostyckiej sprowadzono ze wschodnich terenów basenu Morza Śródziemnego rękoma posłańców pradziadka Klemensa VII, Kosmy Medyceusza Starszego. Zwoje te, nieco zapomniane, odkąd w 529 roku cesarz Justynian pozamykał pogańskie kolegia Aten, wielce cenione jako pisma mistyczne, naukowe i filozoficzne, mile łechtały próżność natury ludzkiej. Nauczały, że ludzka inteligencja jest w pełni kompetentna, by rozróżniać prawdę od fałszu, bez żadnej pomocy jakiegokolwiek bóstwa. Ponieważ, jak twierdził Protagoras z Abdery, człowiek jest miarą wszechrzeczy, dlatego też człowiek jest w stanie kontrolować wszystkie siły natury we wszechświecie. Człowiek wybrany i wtajemniczony w sekretną wiedzę, gnozis, mógł teraz opanować sztukę kabały, królewskiej nauki, nazw, liczb i symboli, aby móc wykształcić swoją własną boskość. Kosma Starszy w swojej bibliotece we Florencji zgromadził ogromne ilości ezoterycznych materiałów ze źródeł pogańskich. Biblioteka Medyceuszy, której głównym architektem był sam Michał Anioł, służyła głównie uczonym, protegowanym papiestwa. Nic dziwnego zatem, że badacze ci zaczęli wkrótce wywierać na papiestwo nacisk, aby skupiło się ono mocniej na humanizmie niż na biblijnym Starym i Nowym Testamencie. Filozoficzny wpływ Biblioteki Medyceuszy był tak ogromny, że nawet do dziś naukowcy uważają, że jest ona kolebką zachodniej cywilizacji. Zrozumieć spirytystyczną mentalność, przyjrzyjmy się historii Saula, pierwszego króla Izraela, który sprawował rządy w XI wieku przed Chrystusem. Wiele osób ma problem z tą historią. Saul, gdy zostaje monarchą, bardzo szybko staje się nieposłuszny woli Boga, przekazywanej mu przez cieszącego się ogromnym autorytetem w Izraelu, proroka Samuela. W rezultacie swego ciągłego buntu Samuel wypowiada gorzkie słowa: Pan zabiera ci królestwo i daje je innemu. Wkrótce potem Samuel, prorok, umiera. Po jego śmierci sprawy kraju idą w bardzo złym kierunku. W Izraelu narasta chaos. Zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: Jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: Powróż mi przez ducha zmarłego,
a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego: wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł jej Saul na Pana, mówiąc: jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Rzekła kobieta: kogo mam ci wywołać? I rzekł: Samuela mi wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. I rzekł do niej król: nie bój się, lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. I rzekł do niej: jaki wygląd jej? I rzekła: starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel, i pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Samuel zaś rzekł do Saula: czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł: jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi, ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I rzekł Samuel: dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. Nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków i jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Również i obóz izraelski wyda Pan w ręce Filistyńczyków. I zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Biblia jest jedyną księgą świata, która określa stan umarłych jako nieistnienie, ciemność, sen, niedziałanie. Człowiek umiera i oczekuje martwy, nieistniejący, rozsypany w proszek na zmartwychwstanie, które odbędzie się przy końcu świata. Nie ma go, nie żyje i nie funkcjonuje w astralnych zaświatach. Kropeczka. Samuel, który ukazuje się Saulowi, nie może więc być prawdziwym Samuelem, prorokiem. W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię będzie wysławiać? A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie w samym sobie i dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. Choć w pierwszej chwili historia z Endor może zaskoczyć, to po bliższym przyjrzeniu się nic tutaj się nie zgadza. Jest dęta jak balonik. Przemyślmy, Samuel, który przeniósł się do lepszego świata, do Boga, nadal jest staruszkiem. Troszkę niefajnie, tak osobiście to nie chciałbym żyć wiecznie z reumatyzmem i z rozklekotaną prostatą. Czarownica mówi: widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. W pogańskich religiach kraina umarłych znajduje się pod ziemią. Biblia temu przeczy. Dlaczego pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? W swoich własnych słowach zjawa zdradza, że nie przychodzi od Boga. Skoro odstąpił i stał się wrogiem, to logiczne jest, że nie będzie posyłał Samuela, by ten kontaktował się z królem. Patrząc dalej, w Biblii, jeśli Bóg wypowiada swój wyrok nad człowiekiem, miastem czy narodem, to zawsze zostawia otwartą furtkę, możliwość poprawy, ukorzenia się, przyznania do błędu i prośby o wybaczenie. W tej historii tego nie ma. Widziadło wgniata króla w ziemię bezlitosnym wyrokiem. To duch demoniczny. On nienawidzi króla. Duch Samuela mówi: jutro ty i twoi synowie będziecie ze mną.
Spirytyzm zawsze zrównuje ludzi sprawiedliwych z zatwardziałymi grzesznikami. Dodatkowo, oprócz tego wszystkiego, Bóg, posyłając ducha Samuela przez spirytystyczne medium, łamałby swój własny zakaz nekromancji, czyli kontaktów z umarłymi, którzy w rzeczywistości są upadłymi aniołami, aniołami biblijnego szatana, które wraz z nim zbuntowały się przeciwko Bogu. Niech nie znajdzie się pośród was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowic, ani czarownik, ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Panu. Z powodu tych obrzydliwości Pan, twój Bóg, wypędza przed tobą te narody. Od czasu Saula, jak zresztą i wcześniej, kontakty z umarłymi, aniołami, bogami oraz przybyszami z innych planet kwitły. Większość europejskich książąt i monarchów posiadała na swoim dworze alchemika. W 1581 roku okultyści John Dee i Edward Kelly otrzymali od aniołów podstawy języka, przy pomocy którego mogli kontaktować się ze światem duchowym. Ten anielski język, zawierający własny alfabet i gramatykę, nazwany został językiem enochiańskim. Tak na marginesie, magia enochiańska jest niezwykle skomplikowana. John Dee, magik i doradca królowej Elżbiety, twierdził, że patriarcha Enoch był ostatnią osobą, która znała ten język. W młodości otrzymał solidne wykształcenie na Uniwersytecie St. John's w Cambridge. Później zniechęcił się do oficjalnej nauki i, podobnie jak Nostradamus, oddał się kontaktom z umarłymi i aniołami. Twierdził, że objawienia pochodzą od Boga. Jako ciekawostkę dodam, że John Dee oferował swoje usługi jednemu z najpotężniejszych monarchów ówczesnego świata, polskiemu królowi Stefanowi Batoremu. Kontakty z aniołami miało dużo więcej osób. Skoncentrujemy się na kilku z nich. Urodzony w Mekce Mahomet otrzymuje około roku 610 naszej ery swoje pierwsze widzenie od anioła Gabriela. Mahomet jest przerażony widzeniami do tego stopnia, że planuje rzucić się ze skały. Tak właśnie opisuje tę sytuację pierwszy biograf Mahometa, Ibn Ishaq. Dopiero żona Mahometa przekonuje go, że to Bóg jest autorem przekazu, a nie złe duchy, dżiny. W innym źródle czytamy: wtedy przyszedł do mnie anioł i rzekł: recytuj. Na co odpowiedziałem: lecz ja nie potrafię czytać. Wtedy uchwycił mnie i przygniótł. Po chwili puścił mnie i powiedział: recytuj. Rzekłem: nie potrafię. Wtedy ponownie chwycił mnie i przycisnął, a gdy byłem mocno przygnieciony, puścił mnie i powiedział: recytuj. Na co odpowiedziałem: nie umiem czytać. Znowu chwycił mnie po raz trzeci i przygniótł. Znowu puścił i rzekł: recytuj w imię Twego Pana, który stwarza tego, który stworzył człowieka z grudki krwi. Recytuj, a Twój najbardziej łaskawy Pan jest tym, który nauczył człowieka tego, czego wcześniej nie znał. Wtedy prorok odszedł stamtąd, jego serce drżało, i poszedł do Kadii i rzekł: zawiń mnie, zawiń mnie. Zawinęli go więc aż do czasu, gdy strach go opuścił. Potem powiedział do Kadii: o Kadija, cóż mi się przytrafiło? I opowiedział jej o wszystkim i rzekł: boję się o swe życie. I tutaj nasuwa się kilka pytań. Czemu wysłannik Boga wzbudził takie przerażenie? Czemu anioł fizycznie upokarza Mahometa? W Biblii anioł Gabriel pojawia się kilkakrotnie. Pojawia się w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Za każdym razem jest jednak bardzo życzliwy i już na wstępie uspokaja: nie bójcie się. Oto historia kapłana Zachariasza. A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany, zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. Wtedy ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia i przeraził się Zachariasz na jego widok i ogarnął go strach. Lecz anioł powiedział do niego: nie bój się, Zachariaszu, ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Stojący przed Bogiem to oficjalny tytuł cheruba nakrywającego. Jest to najważniejsza osoba zaraz po Bogu.
Gabriel przejął tę funkcję po kimś, kto wzgardził tym zaszczytem. Tą osobą był Lucyfer. Jest to niebywałe. Bóg nie posyła do człowieka kogokolwiek. Zawsze posyła najważniejszą osobę. Jaki niesamowity szacunek. Ale wracając do Mahometa, dzięki tym anielskim objawieniom powstaje islam, religia, w której człowiek nie ma absolutnie żadnej pewności zbawienia, nic a nic. Jest to wyłącznie w gestii Allaha, czy trafi on do muzułmańskiego raju, czy też nie. Może przez całe życie po 5 razy dziennie odprawiać modły, pościć w Ramadanie, pielgrzymować do Mekki, starać się ze wszystkich swoich sił, a i tak Allah w końcu może nie wpuścić go do raju. No bo nie. Muzułmanin ma pewność zbawienia tylko i wyłącznie w jednym przypadku. Chyba się domyślacie. To jedno słowo. Dżihad. Święta wojna z niewiernymi. Zabijając ludzi, muzułmanin ma pewność uczestniczenia w rozkoszach zbawionych. Cóż za demoniczna nauka. Oprócz tego islam usuwa w cień Jezusa Chrystusa. Głosi, że Jezus nigdy nie umarł na krzyżu, że jest istotą ludzką, a nie boską i że nigdy nie zmartwychwstał. Podobnie jak katolicyzm, mahometanizm wywyższa jednak Maryję. I oto powiedzieli aniołowie: o Mario, zaprawdę Bóg wybrał ciebie i uczynił czystą, i wybrał ciebie ponad kobietami światów. Według Koranu Żydzi i chrześcijanie są ludźmi księgi, ale uwaga, nie są oni wcale ludem Bożym. Dlatego Mahomet w 622 roku, gdy przybywa do Medyny, wycina w pień wszystkich Żydów i chrześcijan. Potem w VII wieku wyznawcy Allaha masakrują całe apostolskie chrześcijaństwo w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Tak więc sami osądźcie, czy Gabriel, który rozmawiał z Mahometem, pochodził rzeczywiście od Boga. Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne. A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od nas nagrodę ogromną. Następna osoba to żyjąca w XV wieku Joanna d'Arc, zwana Dziewicą Orleańską. Ona to podczas wojny stuletniej poprowadziła armię francuską do kilku ważnych zwycięstw. Twierdziła, że jest kierowana przez Boga. Przez duchowieństwo została oskarżona o czary. Stojąc przed kościelnym sądem, tak oto opisuje swoje spotkanie z aniołem. Po swojej prawej stronie usłyszałam głos. Potem jak usłyszałam go po raz trzeci, byłam już pewna, że to głos anioła. Nauczono mnie, jak być dobrą, regularnie chodzić do kościoła. Powiedziano, że powinnam przyjechać do Francji. Głos ten 2-3 razy w tygodniu nalegał, żebym wyjechała i że koniecznie muszę przybyć do Francji. To był święty Michał, którego dane mi było oglądać na własne oczy. Nie był sam, ale towarzyszyło mu wielu aniołów niebiańskich. Widziałam ich na własne oczy tak wyraźnie, jak dziś widzę was. Kiedy zaś odeszli, płakałam bardzo mocno i pragnęłam, by zabrano mnie z nimi. Święty Michał, kiedy mnie nawiedził, powiedział mi, że święta Katarzyna i święta Małgorzata odwiedzą mnie i że mam słuchać ich rad i że mam wierzyć we wszystko, co mi powiedzą, ponieważ wszystko to będzie Bożym rozkazem. Młodziutka Joanna, poddana torturom, nie odwołuje swoich zeznań. Twardo obstaje przy swoich widzeniach i zostaje uznana za heretyczkę przez autorytet Kościoła katolickiego, a następnie wydana władzy świeckiej na spalenie. Ginie na stosie 30 maja 1431 roku w Rouen. Jeśli wziąć pod uwagę, że 55% duchownych pewnego wiodącego pod względem liczebnym kościoła protestanckiego nie wierzy w istnienie diabła jako rzeczywistej osoby stojącej na czele sił zła, to nic dziwnego, że ludzie dają się zwodzić przez znaki i cuda. Nawet jeśli ktoś wierzy w istnienie szatana, to na widok anielskiej istoty doznaje takiego poruszenia, iż nie dopuszcza do siebie myśli, że tajemniczy gość może być kimś innym niż posłańcem od Boga. Inną osobą, która miała objawienia od aniołów, był Joseph Smith. Oprócz anioła Mormona i Nefiego,
Smith rozmawiał z Adamem i z innymi biblijnymi patriarchami. Tak powstaje mormonizm, czyli Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Czy ci aniołowie byli od Boga? Znowu ocencie sami. Dodam tylko, że historia Ameryki objawiona Smithowi przez anioła Moroni nigdy nie została potwierdzona przez archeologię nawet w jednym punkcie. Kompletne bzdury. Podobnie stało się ze złotymi tablicami, które anioł Mormon jakoby dał Smithowi. Nikt ich nigdy nie widział. Okultyzm przywiązuje wielką wagę do numerologii. Cyfry są elementem kabala, kabały. Każde wydarzenie z życia wtajemniczonego, każdy element jego egzystencji musi być związany z kabala. Okultystyczny kalendarz podzielony jest na 4 segmenty, po 13 tygodni każdy. W Biblii trzynastka powiązana jest z buntem. 12 lat służyli Kedorlaomerowi, a w 13 roku zbuntowali się. Trzynastka, rebelia, bunt, według pokręconej okultystycznej doktryny przyniosły rodzajowi ludzkiemu oświecenie i wyższą wiedzę. Daat, Kabbala, Gnosis. Trzynastka to liczba zawierająca w sobie cyfry 6 i 7, gdzie 6 reprezentuje człowieka, a 7 boską doskonałość. W końcu trzynastka oznacza wtajemniczonego w prawdziwą wiedzę, człowieka, który osiągnął poziom boski. A teraz ćwiczenie praktyczne. Jezuita Jorge Mario Bergoglio otrzymał święcenia kapłańskie 13 grudnia 1969 roku. Mamy tu trzynastkę, ale mamy tu również 666 poodwracane. Bergoglio miał 76 lat, 7 plus 6 to 13, gdy 13 dnia 3 miesiąca 2013 roku został papieżem. Dokładnie 13 dni od 28 lutego 2013 roku, kiedy to Benedykt XVI przestał być papieżem. Jak doniosła katolicka agencja informacyjna, biały dym oznaczający wybór nowego papieża pojawił się o godzinie 7:06 wieczorem czasu lokalnego. 7 plus 6, 13. Papież Franciszek, bo takie imię przyjął Bergoglio, pierwszy raz przemówił z watykańskiego balkonu o godzinie 8:12 wieczorem. No, może 13. Jego przemówienie trwało minut 8, 9, no proszę strzelać. No nie, 13. 13 minut. Oczywiście nie upieram się, że coś w tym jest. Jest to z całą pewnością przypadek? Niemniej do liczby 13 będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Niech moc będzie z tobą, a niech będzie. 31 marca 1848 roku to data uznawana za narodziny współczesnego spirytyzmu. Mamy tu identyfikację. W tej dacie pojawia się odwrócona trzynastka. Cała historia rozpoczyna się w momencie, gdy rodzina Fox, w tym trzy siostry, Leah, Maggie i Kate Fox, wprowadzają się do domu cieszącego się złą sławą. Dom od dawna uznawany był za nawiedzony. Jeden z największych ruchów religijnych XIX wieku rozpoczął się w sypialni dwóch młodych dziewcząt żyjących na farmie w Hydesville w stanie Nowy Jork. Podczas jednego z ostatnich dni marca 1848 roku Margareta Maggie Fox, lat 14, i jej 11-letnia siostra Kate wbiegły na posiadłość sąsiadki, by w przejęciu opowiedzieć jej o dziwnym i przerażającym zjawisku. Jak zeznały, każdego wieczoru, w czasie gdy kładły się spać, słyszały serię stukań dobiegających ze ścian i mebli, stukań zdradzających pewien szczególny, pozaziemski rodzaj inteligencji. Sąsiadka, mimo że była nastawiona sceptycznie, odwiedziła dziewczynki w ich małej izdebce, którą dzieliły ze swoimi rodzicami. Podczas gdy Maggie i Kate tuliły się do siebie na łóżku, ich matka Margaret rozpoczęła pokaz. Policz do 5, rozkazała, a cały pokój rozbrzmiał dźwiękiem 5 głuchych uderzeń. Policz do 15, zakomenderowała,
a tajemnicza istota posłusznie spełniła polecenie. Potem poprosiła, by określono wiek przybyłej sąsiadki. Łomotanie rozległo się dokładnie 33 razy. Jeśli jesteś zranionym duchem, kontynuowała, uderz 3 razy. Rozległy się 3 stuknięcia. Margaret Fox nawet nie podejrzewała, by 31 marca, dzień przed prima aprilis, jej córki mogły być tak przerażone nie tyle obecnością niewidzialnej istoty, co skutkami własnego żartu. Siostry dowiedziały się, że duch był za życia domokrążcą o nazwisku Charles B. Rosma. Został on zamordowany 5 lat wcześniej i pochowany w piwnicy ich domu. I rzeczywiście odkryto tam ludzki szkielet. Duch mówił prawdę, ale jak zwykle tylko część prawdy. I znowu nasza identyfikacja. Te istoty zawsze zostawiają swój podpis. To jak zaznaczanie terenu. U piesków. Duch doradczy, rozmawiający z siostrami Fox, przedstawiał się często jako Mr. Splitfoot. W dawnej Anglii termin ten oznaczał diabła. Tajemnicze pukanie występowało też wcześniej w historii. W XIV wieku w Gandawie, w opactwie świętego Piotra, miał swój sarkofag święty Bertulf. Gdy tylko miastu groziły kataklizmy, z jego grobu dochodziło głośne pukanie. Czasem przybierało ono taką siłę, że aż ziemia się trzęsła. W następstwie tego pobożny lud ganiał po mieście w wielkich, uroczystych procesjach, błagając Maryję, aby uratowała ich życie. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Oczywiście współczesny spirytyzm ma swoich ojców, którzy przygotowali grunt pod działalność sióstr Fox. Franz Anton Mesmer, 18-wieczny uzdrowiciel wykształcony w jezuickim gimnazjum, studiował również teologię i prawo. Mając 19 lat, był obecny przy tym, jak jednemu z drwali drzewo zmiażdżyło nogę. Gdy przesuwał ręką ponad raną, ta przestawała krwawić. W 1774 roku Mesmer zaczął leczyć ludzi, przykładając do ciała magnesy dostarczane przez ich wytwórcę, jezuitę Maksymiliana Hela, astronoma w wiedeńskim obserwatorium. Mesmer utrzymywał, że wszystko we wszechświecie przenika magnetyzm, a chorobę powoduje jego rozkalibrowany stan. Przesuwając ręce nad pacjentem, wprowadzał go w hipnotyczny stan i jakoby balansował jego magnetyczne fluidy. Część pacjentów Mesmera widziała świetlistą moc wypływającą z jego rąk. Jeszcze inni po wybudzeniu z hipnotycznego stanu twierdzili, że mieli kontakt z duchami z innych wymiarów. Niech moc będzie z tobą. Dzięki. Sekularyzowane społeczeństwa Zachodu dostały się pod wpływ potężnego zwiedzenia. W momencie śmierci Mesmera w 1815 roku hipnoza jako środek znieczulający zdobyła uznanie wśród wielu europejskich lekarzy. Ludzie ci nie mieli pojęcia, że ich moc, podobnie jak i magnetyzm Mesmera, pochodzą od upadłych aniołów. Mniej więcej w tym samym czasie coraz większy rozgłos zyskiwał Emanuel Swedenborg, szwedzki filozof i mistyk. Według jego nauk człowiek po śmierci natychmiast dołącza do świata duchów, bez względu na to, czy był bandytą, czy świętym. Bardzo wiele lóż masońskich nosi nazwę Loży Swedenborga. Ciekawostką jest, że dokładnie takie same spirytystyczne przesłanie głosi Kościół katolicki. Różnica polega jedynie na tym, że w katolicyzmie dusza ląduje w piekle, czyśćcu lub, jeśli święty dużo zrobił dla Kościoła, w samym niebie. Generalnie, żeby dostać się do nieba, trzeba zapłacić. Cała tragiczna dla ludzi nauka o odpustach, nieśmiertelnej duszy, świętych orędownikach czy wstawiennictwie Maryi opiera się na tym gigantycznym oszustwie. Biblia jako jedyna księga świata nie podziela wiary w duszę wałęsającą się po śmierci. W 11 rozdziale Ewangelii Jana Chrystus określa stan śmierci jako sen. Łazarz, nasz przyjaciel, śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. Wówczas Jezus powiedział im otwarcie:
Łazarz umarł. W rozmowie z Martą, siostrą Łazarza, Chrystus potwierdza to, mówiąc: Twój brat zmartwychwstanie, Marta mu powiedziała. Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Dwóch panów, Charles Darwin, czyli Karol Darwin, oraz jego mentor, Thomas Henry Huxley, już w dzieciństwie poddawani byli seansom hipnozy w celach leczniczych. Stali się oni kanałami, przez które demoniczne istoty utworzyły pomost ponad wszelkimi podziałami, teorię ewolucji gatunków. Odrodzony spirytyzm, środowiska laickie wraz ze światem nauki oraz wszelkie religie zostały spięte niewidzialną klamrą. Imponujące. Spirytyzm i cała okultystyczna tradycja związane są z kultem umarłych. Aby zrozumieć korzenie tej tradycji, musimy cofnąć się do głębokiej starożytności, gdzie w Mezopotamii, na szczycie ziguratu, król i kapłani spotykali się ze świetlistymi istotami. Napis na cegle w Ur Chaldejskim, dzisiejszym Tel el Mugajar, brzmi: Świątynia, której szczyt jest w samym niebie. Starożytni wierzyli, że ich bogowie to ubóstwione duchy zmarłych. Cała religia świata jest misteryjnym kultem zmarłych. Była i jest oparta na ciągłych manifestacjach i objawieniach spirytystycznych. Wiele się nie zmieniło. Katolicki kult świętych orędowników, ubóstwionych śmiertelników przebywających w niebiosach jest czystym przedłużeniem dawnych kultów umarłych. Zmarły wstępował do niebios i zasilał panteon bóstw, wyniesionych mistrzów. Stawiano mu figury i świątynie. Poganie czcili swoich bogów nie dlatego, że byli głupi i zabobonni. Celtowie, Rzymianie i Kartagińczycy, dla przykładu, byli ludźmi niezwykle pragmatycznymi. Jeśli coś było niepraktyczne, to dawali sobie z tym spokój. Czemu w takim razie składano ofiary z ludzi, najchętniej z dzieci? I to niekoniecznie z dzieci pospólstwa, ale z tych szlachetnie urodzonych. Jaka siła może zmusić człowieka do takiej potworności? Powiem wam, strach. Paniczny strach. Bóg w Starym Testamencie zwraca się do Izraelitów. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Nie bójcie się bogów Amorytów, w których ziemi mieszkacie, lecz nie posłuchaliście mego głosu. Cóż więc chcę powiedzieć, że bożek jest czymś, albo ofiara składana bożkom czymś jest? Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Przyłączyli się też do Baal Peor i jedli ofiary składane umarłym i służyli ich bożkom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali bowiem demonom swoich synów i swoje córki i przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek, których ofiarowali bożkom Kanaanu i ziemia została skalana rozlewem krwi. W jakiś sposób istoty demoniczne potrafią przedstawiać ludziom sugestywne obrazy i myśli, które człowiek uważa potem za swoje. Także dzisiaj głównym powodem uczestnictwa w przeróżnych religijnych absurdach jest strach. Szatan uwielbia religię. Mamy XXI wiek, a popatrzcie, jak ludzie kurczowo trzymają się swojego zabobonu, swoich rytuałów, tradycji, ceremonii, pompy, blichtru. To tutaj znajduje się niewysychające źródełko ludzi o posępnych twarzach, ludzi męczących się ze swoją duchowością i z lubością zarażających swoją pustką innych. Tak naprawdę największym problemem upadłego Lucyfera jest żywy, osobisty kontakt człowieka z Jezusem Chrystusem. Jest wtedy bezsilny, a tak przy okazji nasz ukochany papież Franciszek 25 czerwca 2017 roku oświadczył, że wiara w osobisty i bezpośredni kontakt z Jezusem Chrystusem bez udziału i kontroli Kościoła katolickiego jest niebezpieczna. Oczywiście, drogi Jorge, że jest niebezpieczna. Jest bardzo niebezpieczna dla tych wszystkich fruwających starożytnych astronautów oraz dla ich przedstawicieli.
Nikt nie jest w większym niebezpieczeństwie niż ci, którzy pomimo stanowczego świadectwa Pisma Świętego zaprzeczają egzystencji działalności szatana oraz jego aniołów. Tak długo, jak jesteśmy ignorantami w tej sprawie, posiadają oni niekwestionowaną przewagę. Wielu bowiem poddaje się ich sugestiom, sądząc, że idą za głosem własnej mądrości. Dlatego w miarę, gdy zbliżamy się do końca historii świata, szatan pobudza wiarę w swoje nieistnienie. Wielki oszust najbardziej obawia się rozpoznania jego zamysłów. Jego najlepszą strategią jest ukrycie się. Osobiście zadbał o to, aby przedstawiono go w takiej formie, by nie wzbudzał innych uczuć oprócz śmiechu i pogardy. Gdy nie nazwano jeszcze niebios na wysokościach, a ziemia w dole miana nie miała, a także przedwiecznego Apsu, który je począł, ani chaosu, Tiamat, matki obojga, ich wody spieniły się z połem. I pól nikt nie ukształtował, a moczarów nie widział, gdy żaden z bogów nie został wezwany, by być i imię nosić, i nie zarządzono jeszcze losów. Tedy w pośród niebios bogów stworzono Lachmu i Lahamu powołano, by byli. Czas ruszył do biegu. Nasz świat oszalał. Gdzie by nie spojrzeć, panuje tam chaos. Przyroda stała się nieprzewidywalna, a ludzkość ogarnia coraz większe szaleństwo. Społeczeństwa napędza nienawiść. Nie tylko całe grupy ludzi mówią innym językiem, nie mogąc się porozumieć, ale nawet ci, którzy mieszkają pod jednym dachem, nie są w stanie ze sobą rozmawiać. Wrzask, obelgi i zwykłe chamstwo zajęły miejsce elementarnych zasad kultury. Świat przypomina książkę faceta, który wypalił mnóstwo papierosów skręconych z jakiegoś dziwnego zielska znalezionego na polu. W dawnych mitach bogowie, zmęczeni bałaganem, ruszają, by zapanować nad chaosem. Babiloński Anu, patrząc na świat spowity we mgle i ciemności, po którego powierzchni pełzają jadowite węże, poleca pierworodnemu boga Ea, Mardukowi, by zapanował nad Tiamat, boginią chaosu. W nauce okultystycznej Satanael, brat Jezusa, triumfuje nad ciemnością i rozkładem. Wprowadza ludzkość w erę rozumu i oświecenia. Oto Kingu, tak wywyższony, wziąwszy panowanie od Anu, zarządził los bogów, jej synów, mówiąc: niechaj otwarcie ust twoich zdławi Boga Ognia. On wywyższony jest w bitwie. Niechaj okaże swą moc. Posłałem Anu, lecz nie dał jej rady. Nudimut zląkł się i odwrócił. Ale Marduk wyruszył, zarządca bogów, twój syn, a serce pobudziło go, by wyruszył przeciw Tiamat. W dawnej Mezopotamii człowiek współpracował z bogami, a bogowie żyli pośród nich jak Inanna w Uruk czy Enki w Eridu. Boskie istoty były blisko, jak i kontakt z nimi był niezwykle łatwy. W świecie Sumerów ludzie służyli bogom, taki był cel ich egzystencji. Ale w zasadzie wiele się nie zmieniło. Żyjemy w świecie całkowicie racjonalnym, zmierzonym, opisanym, sfotografowanym przez Google ze wszystkich stron, a ludzie i tak nadal chodzą w procesjach, klękają przy świętych figurach, poszczą, biczują się, budują świątynie, fascynują się cudami. Najważniejsi politycy świata całują po rękach rzymskiego kapłana. Tak jak przez wszystkie wieki, cała religia świata oparta jest na strachu. Człowiek miał bać się swoich bogów, służyć im ślepo, a co za tym idzie, służyć władcom świata, inkarnacjom bóstwa w ludzkim ciele. System kapłański był ściśle powiązany z aparatem państwowym. Religia była państwem i analogicznie uniwersalna religia połączy się z państwem pod koniec historii naszej cywilizacji. Biblia nie pozostawia nam żadnych złudzeń w tej kwestii. Gdy Marduk usłyszał słowo bogów, serce pobudziło go i obmyślił plan przebiegły. Otworzył swe usta i do Ea przemówił. Co w sercu zamyślił, rzekł mu: krwi wezmę swojej i kość ukształtuje. Sprawia człowieka i niechaj on uczyni człowieka, który zamieszka ziemię, by służbę bogom ustanowiono,
by im zniesiono świątynię. Interesujące jest to, że żadna z pradawnych opowieści nie mówi nic o darwinowskiej ewolucji. Wszystkie one mówią o stworzeniu świata przez Boga lub bogów. Opowieści o potopie, w którym zginęli wszyscy ludzie, są powszechne na całej powierzchni Ziemi. Podobnie jak warstwa kredy, w której znajdują się wymarłe stworzenia morskie, pokrywa każdy zakątek globu na świadectwo niedowiarkom, tak samo opowieść o wielkim kataklizmie spowodowanym przez wodę pojawia się w wielu kulturach. Czy to aborygeni z Australii, dogonowie z Afryki, Indianie z obu Ameryk, opowieść jest ta sama, co w biblijnej Księdze Rodzaju. Oczywiście w różnych wariacjach. Jej kluczowe punkty pozostają jednak stałe. To bardzo stara opowieść. System religijny dogonów jest jedynym spośród systemów pozostałych jeszcze na Ziemi, który wspomina przybyszów Nummo, istoty, które u zarania cywilizacji i religii człowieka przebywały tu z nami. Dogonowie wierzą, że istoty Nummo, będące na wyższym duchowym stopniu rozwoju, były rasą rybopodobnych hermafrodytów, przybyłych na Ziemię dla dobra ludzkości. Uważają też, że przybyły one z systemu gwiezdnego Syriusza. Te nieśmiertelne byty utożsamiano z obecnymi w dawnej Europie systemami kultu bóstw kobiecych, bogiń, które czczono i kochano. Religia dogonów ukazuje potencjalne niebezpieczeństwo tkwiące w inżynierii genetycznej. Mówi o tym, że aspekty duchowe i fizyczne są splecione ze sobą w kodzie DNA i że genetykę powinno się rozwijać z niezwykłą ostrożnością. Wskazuje na to, że ludzie połączeni są ze wszystkimi formami życia. Religia dogonów jest tak niesłychanie pradawna, że jak wierzę, została stworzona przez Nummo w czasie, kiedy ludzkość dochodziła do siebie po kataklizmie, na skutek którego straciła całą posiadaną dotąd wiedzę. To właśnie Nummo opowiedzieli dogonom o tym, co było przed potopem. Sumeryjski bóg Enlil był czczony jako król bogów. Razem z Anu i Enki tworzyli triadę bogów odpowiedzialnych za niebo, ziemię i podziemie. W jego ręku były tablice przeznaczenia, które zawierały losy bogów i ludzi. Pewnego dnia Enki proponuje, by stworzyć niższe istoty, które będą wykonywać najbardziej niewdzięczne prace. I tak się dzieje. Nowe istoty zostają stworzone. Uprawiają ziemię, hodują rośliny i zwierzęta, ale również składają bogom ofiary, dziękując za życie. Stworzenia okazują się być niezwykle płodne i żywotne, zapełniają sobą całą ziemię oraz stwarzają bogom coraz to nowe problemy. Enlil nie może już dłużej tolerować chaosu. Decyduje się zniszczyć te istoty w wodach potopu. Enki nie zgadza się z wyrokiem Enlila, udaje się na ziemię, ostrzega człowieka o imieniu Atrahasi, o wielkiej zagładzie, która ma nawiedzić ziemię i zleca mu budowę arki. Podobnie jak w Księdze Rodzaju, na statek zabrane zostają zwierzęta różnych gatunków. Po potopie Atrahasi składa bogom ofiarę całopalną. Enlil jest wściekły, że ktoś przeżył kataklizm. Enki proponuje rozwiązanie problemu. Ludzie mają być teraz mniej płodni i żyć krótko. Enlil jest zadowolony. Ludzkie istoty mają teraz doświadczyć bólu, cierpienia, chorób i śmierci. W babilońskim eposie o Gilgameszu opowieść jest niemal identyczna. Czy znasz miasto Szurupak, które stoi na brzegach Eufratu? Miasto stało się stare, a i bogowie, którzy je zamieszkiwali, zestarzeli się. Był tam Anu, pan firmamentu, wojownik Enlil, doradca bogów, pomocnik Ninurta i Ennugi, który miał pieczę nad wodami kanałów. Był tam również Ea. W owych dniach świat kwitł, ludzie rozradzali się. Świat ryczał jak dziki byk, a zgiełk obudził wielkiego boga. Enlil usłyszał wrzask i rzekł do bogów: hałas, jaki ludzkość tworzy, jest nieznośny, a i sen nie jest możliwy z powodu zamieszania, jakie tworzą. Bogowie zgodzili się, że trzeba zniszczyć ludzkość. Zdanie Enlila przeważyło, lecz Ea ostrzegł mnie we śnie. Wyszeptał ich słowa do mego domku z trzciny. Domku, domku z trzciny. Ściano, o ściano,
Usłysz trzcinowy domku, ściano zastanów się, człowiecze z Szurrupak, synu Ubara Tutu, zbóż twój dom i zbuduj z niego łódź, porzuć co masz i walcz o życie, porzuć ziemski przepych, a ratuj swą duszę, zbóż swój dom, powiadam, i buduj łódź, oto jej wymiary, niech jej długość równa się szerokości, a pokład niech będzie okryty sklepieniem. Do łodzi weźmiesz ze sobą nasienie wszelkiego żywego stworzenia. Po 7 dniach łódź Utnapishtim jest gotowa. Nastaje potop. Zwróćmy uwagę na królową niebios, która pojawia się nagle i hamuje gniew bogów. Isztar działa z cudowną kobiecą łagodnością, niczym katolicka Maryja, która ustawicznie łagodzi gniew swego wiecznie wściekłego syna. O pierwszym świcie rankiem czarna chmura wypełzła znad horyzontu, a w niej bezustannie grzmiał Adad. Poprzedzali go Szulat i Hanisz, jako boscy heroldzi przebiegając góry i równiny. Nergal wyrwał zawory upustów niebieskich, a Ninurta zadbał, by wody przelały się przez tamy. Tymczasem Anunnaki, 7 sędziów piekieł, podnieśli pochodnie, podpalając ich żarem całą krainę. Adad rozpostarł w niebie milczenie śmierci i przemienił w ciemność wszystko, co było dotąd jasne. Huragan szalał cały dzień, wzniecając wściekłość, spadając na ludzi niczym nawałnice bitewne. Człowiek nie widział już człowieka, nic nie można było dostrzec w tej wodnej zawierusze. Bogowie przerazili się takiego potopu, rzucili się do ucieczki i wspięli aż do nieba Anu. Tam podpełzli pod mury, kuląc się w kłębek jak kundle. Isztar, słodkogłosa królowa niebios, krzyczała jak kobieta rodząca, wołając: ach, gdybyż nie nastał ten dzień, kiedy to na zgromadzeniu bogów opowiedziałam się po złej stronie. Jakże mogłam tak źle mówić na zgromadzeniu bogów? Czyż tylko po to zrodziłam moich ludzi, by napełnić nimi morze, jakby byli ikrą? Bogowie niebios i piekieł płakali w rozpaczy, z przerażenia zakrywając usta. Przez 6 dni i 7 nocy zawieje, ulewy, huragany i potop wyniszczały ziemię. Poczynały sobie jak zastępy bitewne. Gdy zaświtał dzień 7, sztorm południowy ustąpił, morze ucichło, potop się cofnął. Spojrzałem na oblicze ziemi i oto cisza. Cała ludzkość obróciła się w glinę. Zwróćmy uwagę, że w eposie mamy wzmiankę o źródłach wielkiej głębi, czyli wodach spod powierzchni ziemi, które również dołączyły do wód potopu. Identyczną informację dostarcza nam Księga Rodzaju. Czytamy tam w 7 rozdziale i wierszu 11, że w 600 roku życia Noego, w 2 miesiącu, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, przerwały się wszystkie źródła wielkiej głębi i otworzyły się okna nieba. Deszcz z nieba był niewystarczający, by zalać całą ziemię. Wody z głębin wytrysnęły z tak potworną siłą, że według świadectw geologicznych całe góry wyrywane były z ziemi i wtłaczane w inne formacje skalne. W pozabiblijnych opowieściach o potopie zgadza się nawet to, że ocalony, czy też ocaleni ludzie składają potem bogom ofiarę. Gdy bogowie poczuli słodki zapach, zebrali się jak muchy nad przygotowaną ofiarą. Wtedy przybyła Isztar, podniosła w górę naszyjnik pełen niebiańskich klejnotów, który dostała swojego czasu od Anu. O zgromadzeni bogowie, na lapis lazuli okalający mą szyję, zapamiętam te dni, jak pamiętam o klejnotach mej szyi. O dniach ostatnich nie zapomnę. Niech bogowie zgromadzą się wokół ofiary, poza Enlilem. Nie zbliży się on do niej, bo bezmyślnie sprowadził potop, na zagładę posłał mych ludzi. W pogańskich opowieściach mamy złego boga, który z jakiegoś błahego powodu niszczy ludzkość. Nasz zakotwiczony w humanizmie świat tak właśnie widzi Boga Biblii. Jednak w Księdze Rodzaju czytamy, że świat doszedł do swojego kresu z winy samych ludzi.
Wiemy z legend i archeologicznych artefaktów, że cywilizacja przed potopem stała na bardzo wysokim poziomie. Pomyślmy o modyfikacjach i grzebaniu w kodzie genetycznym, śmiercionośnej broni, o niewyobrażalnej sile rażenia, przestępczości i arogancji naszych czasów. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mamy tam słowa Chrystusa, który mówi, że jak było za dni Noego, analogicznie będzie przed końcem naszego świata. A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. Pierwszy października to dzień, w którym powszechnie na kuli ziemskiej obchodzone jest święto ku czci zmarłych. Ma ono swoje źródło w biblijnym potopie. Patriarcha Noe wszedł do arki i po 7 dniach wody potopu zalały ziemię. 31 października to dzień, w którym zginęła cała ludzkość. Trauma była tak wielka, że dzień ten był świętem ku czci zmarłych u wszystkich ludów na powierzchni ziemi, od Sumeru poprzez Egipt, Babilon, Medię, Persję, Grecję, Rzym. Imponująca lista tych kultur zawarta jest w monumentalnym dziele André pod tytułem Die Flutsagen. Biblia potwierdza wszystkie te starożytne opowieści. W Księdze Rodzaju w 7 rozdziale czytamy, że potop nastał w 2 miesiącu, 17 dnia tego miesiąca. Pierwszy miesiąc w biblijnym kalendarzu to Rosh Hashana, obchodzony jest w połowie września. Następny miesiąc rozpoczyna się 14 dnia października. 17 dzień 2 miesiąca to właśnie 31 października, odwrócona 13. Niezmiernie bawi mnie, gdy kapłani Kościoła katolickiego nazywają Halloween cywilizacją śmierci i apelują o zakazanie tego święta. No tak, ale co proponują w zamian? Ups! Świętowanie 1 listopada, Dnia Wszystkich Świętych, czyli dokładnie tego samego, szczególnie celebrowanego przez Celtów Samhain, święta ku czci umarłych. W okultyzmie jest to czas, gdy portal do świata umarłych stoi szeroko otwarty. Stulecia po Chrystusie większa część Imperium Rzymskiego należała do pogańskich kapłanów. Cesarz Konstantyn i rzymski senat wprowadzili chrześcijaństwo jako oficjalną religię imperium. Bogactwo pogaństwa i cały jego splendor stały się udziałem chrześcijańskich kościołów.
Pogańscy bogowie otrzymali nowe chrześcijańskie imiona. Panteon, oryginalnie zbudowany przez Agrypę z okazji zwycięstwa Oktawiana Augusta pod Actium, dedykowany został Jowiszowi w 607 roku, uwaga, 6 plus 7, 13. Cesarz Bizancjum Fokas zaprezentował go papieżowi Bonifacemu IV. Panteon został odnowiony i poświęcony Dziewicy Maryi 13 maja tego roku. Znowu trzynastka. Ogromna ilość kości zmarłych wieziona była na 28 wozach. Ta góra gnatów pochodziła z wielu różnych nekropolii i została złożona na Panteonie w uroczystej procesji. Pierwotnie napis na rzymskiej świątyni brzmiał: dedykowane bogini płodności i urodzaju Kybele oraz wszystkim bogom. Panteon otrzymał teraz nowy tekst: Maryi i wszystkim świętym. Wywyższeni mistrzowie posiadali teraz swoją oficjalną siedzibę. Analogicznie każdy chrześcijański kościół stał się magazynem na kości i martwe ciała. Świątynia Apolla została kościołem świętego Apolinarego, świątynia Marsa kościołem męczennicy Martyny itd., itd. Obrazy Apolla i Mitry z charakterystyczną aureolą stały się obrazami przedstawiającymi Jezusa. Krzyże, symbole Bacchusa i Tammuza uznano za symbole ukrzyżowania. Ubóstwieni święci zaczęli swą orędowniczą służbę. Jak już mówiłem we wcześniejszych moich filmach, Bóg Biblii bardzo stanowczo zakazuje wszelkiego kultu zmarłych. Kult umarłych to w istocie czysty kult demonów. Co więcej, papież Leon Wielki w V wieku ogłosił, że święty Piotr i święty Paweł zastąpili Romulusa i Remusa. 25 grudnia, dzień zimowego zrównania dnia z nocą, chwili, gdy bogowie zwyciężają chaos, jak Marduk, boginię Tiamat, to Natalis Solis Invicti, czyli narodziny niepokonanego słońca. Jest to dzień narodzin pokaźnej gromady bóstw Saturna, Jupitera, Tammuza, Mitry i innych. Dzień ten, wbrew wszelkim faktom, uznano za datę narodzin Jezusa Chrystusa. Świat jest niczym innym, jak odwróconym dekalogiem lub 10 przykazaniami czytanymi od tyłu, twarzą i odbiciem diabła. Jak to powiedział Eklezjastes, to co było jest tym, co będzie, a to co się stało jest tym, co się stanie i nie ma nic nowego pod słońcem. Dawni bogowie zmienili swoje imiona i stali się współczesnymi bogami i świętymi. Nasz nowożytny świat wdział prastary płaszcz okultystycznego objawienia – Ratio Studiorum. W całym tym bałaganie ginie nam jednak pewien istotny szczegół i dziwnym trafem dotyczy on wyłącznie jednej osoby. I o to właśnie chodzi tym wszystkim brodatym mistrzom w turbanach, starożytnym astronautom, szemranym świetlistym aniołom, niebiańskim królowym. To właśnie tej osobie ci wywyższeni umarli śpiewają swoją szyderczą pieśń. Jest to rekwiem dla Mesjasza i to będzie tematem następnych części tego filmu, a myślę, że będzie to fascynująca opowieść. Ponieważ w kinie publiczność trzaska krzesłami już na samym początku napisów końcowych, pozwoliłem sobie dograć tę krótką informację jako swoiste podziękowanie dla uważnych odbiorców filmu. Pragnę zadedykować rekwiem dla Mesjasza wszystkim, którzy obejrzeli moje filmy, poznali prawdę, przyjęli ją, a ich życie uległo rewolucyjnej zmianie. Stali się nowymi ludźmi w Chrystusie. Poznałem kilku z was osobiście. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy przyjaciele.
Jakiś czas temu napisał do mnie użytkownik YouTube'a o niku PP, ukośnik prawdziwy patriota, z pytaniem, cytat: te Cliff, ty po kiego zrobiłeś te filmy? Koniec cytatu. Otóż uprzejmie odpowiadam. Jakieś półtora roku temu oglądałem film Ostatnia rodzina o malarzu Zdzisławie Beksińskim oraz o jego bliskich. W połowie filmu zorientowałem się, że postać Tomka Beksińskiego to ja sam sprzed około 30 lat. W tym wulgarnym, nienawidzącym ludzi, dziwacznym chłopaku rozpoznałem siebie. Pomyślałem sobie wtedy, ty kanalio, zamiast leżeć na fotelu i brzdąkać na tej pięknej sumeryjskiej lirze, którą otrzymałeś od swojego serdecznego przyjaciela Mikołaja, rusz siedzenie i zrób coś dla innych. Dlatego dedykuję ten film również takim ludziom jak PP, ukośnik, prawdziwy patriota. Ziarno zostało zasiane, a Bóg jest wytrawnym łamaczem kości. Drogi PP, powiem ci coś. Kiedyś dawno temu leżałem na podłodze nieszczęśliwy i złamany, kolejny raz myśląc o samobójstwie. Wtedy ktoś wyciągnął swoją rękę, dotknął mnie i powiedział do mnie: żyj. Od tego czasu minęło 30 lat. Teraz zrobiłem kolejny film. Podpieram się nosem, ale go zrobiłem, choć Bóg mi świadkiem, nie miałem tego w planach. Nie zrobiłem go dla siebie. Gdybym zastanawiał się, co zrobić z wolnym czasem, wybrałbym jakieś 750 innych opcji, byle tylko nie kleić następnego filmu. Powstał on dla was. Pozdrawiam was serdecznie.